Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, dzisiaj gram mecz z fantastycznym człowiekiem o imieniu i nazwisku Kamil Plichta. Jest to aktualny jeszcze mistrz FIDE, ponieważ do mistrza międzynarodowego brakuje mu już tyci, jednej normy i troszeczkę rankingu. Bardzo sympatyczny człowiek, inteligentny, z charyzmą, potrafi w szachy grać nieprzeciętnie dobrze. Znamy się z Kamilem już w zasadzie długo, nie wiem ile lat, ale wspólne turnieje nieraz graliśmy. Słuchajcie, mecz będzie się składał następująco. Reguły są takie. Gramy pierwsze 90 minut tempem 5 minut plus 1 sekunda na zawodnika. Kolejne 60 minut będziemy grali 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika i kolejne 30 minut będziemy grali tempem 1 minuta plus 1 sekunda na zawodnika. Suma punktów decyduje o tym, kto w tym meczu zwycięża. Będę starał się tutaj na bieżąco zapisywać również wyniki, żeby wszystko było jasne. Zrobię jakąś próbę generalną. Dobra, wszystko działa. Ok. Zapraszam Was do analiz, do świetnej zabawy. Mecz rozpoczynamy, no, według tutaj mojego zegarka, za jakieś 3,5 minuty. Więc myślę, że może być ciekawie. Ja tutaj będę jeszcze z Kamilem na Facebooku chwilkę. Ok, 3 minuty Kamilu i zaczynamy w takim razie. Dobra, Kamil myślę, że niedługo mnie tutaj zaprosi do wspólnej gry, czyli rzuci mi wyzwanie. No będę miał odpalony tutaj komunikator, żeby wszystko było jasne. Dobra, wszystko działa. Dobra, Kamil pisze, że za chwilę będzie gotowy. No a tymczasem, moi drodzy, no cóż mogę więcej powiedzieć. Mecz na pewno nie będzie prosty, ponieważ, jak już wspominałem, Kamil jest świetnym szachistą, poza tym napisał kilka fantastycznych kursów debiutowych. Polecam zajrzeć na jego fanpage'a, ewentualnie na odezwać się do niego, jak jesteście zainteresowani. Wiem, że te kursy są zapisywane na ChessAble'u. No, więcej myślę, że Kamil może Wam podpowiedzieć, jak macie ochotę podnieść swój poziom gry. Więc myślę, że to jest dobry pomysł. No cóż, zobaczymy, jak to wszystko będzie się toczyło. Już widzę pierwszych widzów. Witam Cię, Mateusz. Dobry wieczór, witam serdecznie. No, czeka nas, moi drodzy, myślę, że ponad 3 godziny gry. Tutaj z Kamilem na bieżąco będziemy sobie może robić króciutkie przerwy, ale takie dosłownie jednominutowe na ewentualną wodę czy toaletę, aczkolwiek nie wiem, czy będzie taka w ogóle potrzeba, zobaczymy, to jest kwestia dogadania w trakcie meczu. Nie ustaliliśmy tutaj twardych reguł, twardych zasad, po prostu myślę, że będziemy się dobrze bawić. No a wygrać myślę, że chce każdy, no po to są te szachy, żeby grać i walczyć oczywiście, nawet jak się gra ze znajomym, tak. Moi drodzy, jeszcze o Kamilu coś mogę więcej powiedzieć, mianowicie Kamil w tamtym roku komentował Mistrzostwa Polski w szachach. Myślę, że wypadł całkiem fajnie, człowiek, który potrafi fajnie z charyzmą opowiadać z lekką nutką ironii, tak w granicach smaku, to jest bardzo ciekawy sposób też opowiadania. Kamil będzie twitchował. Przepraszam, aż tutaj ktoś do mnie dzwoni jeszcze niestety. Muszę tutaj powyłączać te wszystkie dźwięki, żeby już nie było niespodzianek i żeby nam tu nic nie przeszkadzało. Bardzo Was przepraszam. To jeszcze sekundka. Za chwilę rozpoczynamy, więc jesteśmy w gotowości oczywiście. Ach, Szakuś się nie przygotował. A od razu przepraszam Was za moją czapkę, ale tak sobie postanowiłem się lekko odmłodzić. Mam nadzieję, że nikomu to nie będzie przeszkadzało. Dobra, tutaj już wszystko wyłączane. Powinno być dobrze. Tak, Kamil ostatnio zrobił drugą normę na mistrza międzynarodowego. Drugą. Witam Cię, Czesmiko. Dzięki za powodzenie. Powodzenia. Według mnie za pół minuty powinniśmy rozpocząć, więc Kamilu czekam na zaproszenie. Kamil tutaj jeszcze się posiłkuje, że tak się wyrażę. Więc po prostu cierpliwie poczekamy. Najwyżej sobie filmik, jak już będzie udostępniony na YouTubie, można sobie przewinąć. A tymczasem na streamie musicie niestety posłuchać troszkę mojego gadania, ewentualnie milczenia. Także jest jeszcze chwila na jakieś tam pytania czy tam komentarze.
Mam nadzieję, że technicznie wszystko będzie grało i huczało. Dobra. Czekam cierpliwie na Kamila, także już się troszkę powtarzam, ale jeszcze chwila, jeszcze moment. Mecz na pewno będzie niełatwy. Nie będzie to łatwy mecz, no bo wiem, jak Kamil gra po prostu w szachy. Kamil gra w szachy dobrze. Mamy godzinę 19. Już mamy 19. Jeszcze moment, jeszcze chwila. Czekam cierpliwie tutaj na zaproszenie. Już klikam. Tutaj muszę mieć odpalony Messenger. Dobra. Witam Cię, Czigorinie. Nie było analizy partii przeciwnika. Nie zrobiłem tego specjalnie, bo nie jest to mecz o jakieś tam super trofea towarzyski. A mimo wszystko czekam na Kamila tutaj debiuty przede wszystkim. To też jest, myślę, że fajna nauka i dla mnie, i dla Was. Czesmiko, jaki format meczu? No, mówiłem to na samym początku, szybko powtórzę. Tak samo jak z Arkadiuszem Kaczmarkiem grałem mecz, czyli 90 minut 5 plus 1, 60 minut 3 plus 1 i 30 minut 1 plus 1. Tak w skrócie. Dobra, Kaldas tutaj mnie zaprosił. I słuchajcie, jedziemy. Pierwsza partia białymi. Życzcie mi powodzenia. Gramy sobie D4. I ćwiczymy. Skoczek F6 pewnie. Aha, takie buty. Dobra. Ktoś mnie tutaj uczył, żeby, moi drodzy, zagrać tak, żeby to zbić. Dobra. I żeby zagrać E4, żebym się tu nie pomylił. Dobrze, E4, bo tu wisi skoczek. Dobra, i F4. Tak grają niektórzy. Czy taki ruch wchodzi w grę? Mamy 5 minut plus 1 sekunda, więc czasu jest bardzo dużo. Tutaj teoria myślę, że się lekko kończy. No zagram sobie chyba mimo wszystko tak troszkę dziwacznie. Skoczek D2. Nie chcę tutaj, żeby mi nie zdwoił pionków ewentualnie. Postaram się tak. Tutaj będzie możliwy strzał, a więc muszę się postarać o takie posunięcie. Tu jakieś F5 może być możliwe. No Kamil jest zdolny do takich posunięć. No już nam pozycja powstała taka dziwna, myślę, że nie teoretyczna. Witam Was wszystkich serdecznie. Cześć Dybson. Fajna czapka, miło mi, też mi się podoba. Dzięki bardzo. A, takie wtrąconko tutaj powstało. No to jest ciekawa sprawa. Faktycznie nie przewidziałem tego. Więc tutaj przeciwnik jest w stanie mi wziąć gońca po prostu. Dobra, myślę, że pierwsze śliwki robaczywki troszeczkę trzeba się po prostu rozruszać. Jeżeli Kamilu mnie słyszysz, to będę tutaj po prostu wpisywał jeszcze wyniki w trakcie meczu, więc mam nadzieję, że te kilka sekund nie będzie problemem. Na pewno Kamil już tutaj chce mnie mocno ukarać, bo pozycja białych jest bardzo podejrzana. Kamil streamuje, oczywiście, że streamuje. Macie na Facebooku, na Szachusiu link do jego streama. Także serdecznie polecam. Tu chyba muszę w ogóle królem zbić. Tak mi się wydaje. Będzie, myślę, że ciekawa pozycja, jak zbije królem. Taka nietypowa, bardzo, bardzo nietypowa. W najgorszym wypadku mam tu bicie na C5, jeżeli skoczek na przykład zagra na A5, B4, tu będzie szach. No, w najgorszym wypadku jest bicie. No, Kamil myśli, słusznie. Myślę, że tu powinien się czuć w miarę bezpiecznie. Mój plan to jest taki, żeby szybko skoczka wyprowadzić. O właśnie, chyba słyszał. Teraz tak, tutaj zbije, on zbije, ja zagram B4, on mi da szacha na F2, ja skoczkiem. On skoczkiem wróci, tu będzie groził szach. Wtedy zagramy tak. Nie szach, tylko na hetmana, tak zagramy. On tu zbije, tutaj. Może być ciekawie, ewentualnie tutaj dobra. No tego gońca nie chce mi się za bardzo zbijać. Niestety to jest bardzo dobra figura. W zasadzie mogę jeszcze chyba wieża E1 zagrać. Tutaj skoczek, król D1. Może być chyba lepszy wybór. Tak zagrajmy. Mam nadzieję, że tu niczego nie podstawiam. Jeszcze oczopląsu, mam nadzieję, że nie dostanę. A wieża się zawsze przyda tutaj do obrony. Jeden szach tutaj chyba nic mi nie zrobi, bo król D1, tak jak powtarzałem. Tu się broni, skoczek na F3. Teraz grozi takie posunięcie, ale zawsze jest tutaj strzał, więc może nie grozi, tak? Ale pozycja jest, myślę, że ciekawa. Po co komu ruszada? Tak jest, już jest mocno, panie Stasiowski. Dobra. Tak, Kamil po angielsku transmituje, zgadza się.
Dobra, jedziemy dalej. D6. No tutaj będzie goniec G4 bardzo możliwe. No, Kamil mnie tutaj ustawia. No muszę skoczkiem zagrać i wieżą tu ewentualnie. Nie związał mnie, a to ciekawe. Teraz tak, może kulturalnie zagrajmy goniec F2, żeby tutaj było okno, że tak powiem, na tego piona. Ajajajajajajaj! Tego to powiem wam szczerze, nie zauważyłem. Czy ja mogę tutaj? Czy ja coś tracę? Tracę, bo skoczkiem tutaj zagrał. Kompletnie nie zauważyłem takiego planu. No właśnie, panie Szachusiu, przesadziłeś. Może tak? Dobra, biję na C5. A, po prostu podstawiłem hetmana. No to ma mnie. Słuchajcie, moi drodzy, 16 ruchów i już mnie ma. Także nawet za dwie figury nie wziąłem. No, nieźle, nieźle. W takim razie, no wtopa. Chyba już muszę się poddać, słuchajcie, w tym momencie. Tak też zrobimy. I rewanżyk lecimy. Kamil D4. No dobra, zagra Trąbowskiego prawdopodobnie. Nie zagrał. No, zagramy królewską indyjską. Kamil też tutaj coś tam potrafi. No coś tam potrafi. Potrafi dużo. Dobra, mamy taki wariant. Gramy H6. Ok, skoczek A6. No szybka gra jest. Zbyt szybka, myślę. Hetman E8. Zagrajmy sobie. Goniec D7. Wyprowadźmy wszystkie figury jak należy. No słuchajcie, pierwsza to wtopa masakryczna, prawda? Sami przyznacie, że nie poszło zbyt dobrze. No do F5 musimy dążyć, to nie ma wyjścia. Tutaj F3 za chwilę przeciwnik zagra. Plan przeciwnika jest wieża B1, B4. Przede wszystkim. Tak chcę zagrać, pewnie tak zagra. Tu jeszcze mam opcję po F3, na przykład H5. W ogóle dlaczego my tak szybko gramy? My z Kamilem w ogóle tłukliśmy często trójeczki, 3 plus 0, więc to jest może też kwestia przyzwyczajenia, no, no właśnie. Te przyzwyczajenia też nie do końca może być dobre. Może tak i tak, a może H5 spróbujemy tu gońca wstawić. Może coś w tym stylu. A może w ogóle tak i jeszcze hetmana podciągnąć. No tutaj zagrajmy, będzie opcja na goniec E3. On raczej musi zagrać gońcem na F2. Ja bym przynajmniej tak zrobił, bo zaraz się pakuje tam. Zgadza się. I teraz kwestia, czy ja tutaj jestem w stanie osiągnąć jakąś grę. No dobra, lecimy. Z tematem, nie ma tutaj się co pieścić. Kamil na pewno spokojnie zagra sobie takie posunięcie. Będzie trzeba zbić jednego pionka i potem pomyśleć, co dalej. No bicie tak i skoczkiem się wpakuje, oczywiście na E4, to jest oczywiste. No muszę chyba hetmanem się podciągnąć, spróbować zagrać G4. Coś tutaj muszę spróbować namieszać. Zobaczymy, czy się uda w ogóle. No pole E4 jest bardzo dobrze kontrolowane przez przeciwnika, więc może być bardzo ciężko. Taki ruch ciężko powiedzieć, tak mi zagra i tu się właduje, stracę pionka, chociaż może jeszcze nie do końca, spróbujemy ostro, nie będziemy się pieścić, G4 jakieś tutaj trzeba wrzucić, coś pomieszać, spróbować konik na G5 ewentualnie. Moi drodzy, już czytam, co piszecie. Wypady królem takie robię. Dobra, tutaj jeżeli bije mi na C5, to bije tam. Słuchajcie, nie bał się kompletnie, się nie bał. No ale ja tak zrobię, bo jakie mam wyjście? Jak mi zagra skoczkiem, to ja po prostu gońcem wrócę. Ta wymiana jest dla mnie na korzyść. Wydaje mi się, że nie widział. Wydaje mi się, że tego nie zauważył, ale bez jakości on też może grać z tym pionkiem. Ale już wolę grać z jakością więcej niż mieć strasznie zablokowaną pozycję. Myślę, że dosyć szybko gramy. Dobra, Kamil się nie zdecydował na stratę, więc gramy w ten sposób. Tak, tu musimy. Oczywiście tą wieżę też oddam. Może też tutaj spróbować zbić. No ale to na to samo wyjdzie. Dokładnie, musi tym tutaj. Ok. No i pozycja mi się już podoba. Myślę, że Kamil się lekko pomylił. Jeszcze muszę B6 zagrać. Ciekawe, czy on zagra B6. To na pewno taki ruch byłby dla niego ok, ale tutaj są już jakieś opcje. Skoczek może G5. Zobaczymy.
Czemu nie goniec C2? A, faktycznie, faktycznie był goniec C2. Racja, masz rację, goniec C2 był. Nie widziałem, ale to już w trakcie, proszę mi nie podpowiadać, bo to też może być nie fair. Nie chciałbym zobaczyć jakiejś lepszej odpowiedzi podczas partii przed ruchem. Byłoby to bardzo nie w porządku, ale teraz było w porządku, także luzik. Postaram się czytać Wasze komentarze, chociaż to nie będzie proste. Muszę się tu skupić na grze. Mam po prostu jeden punkt w plecy i za dobrze to nie wygląda, ale pozycja moja już jest na pewno spoko. Teraz tak, tutaj w takim razie się może wpakujemy, chyba żadnych pułapeczek nie widzę. Wpakujemy się tak, żeby gońcem stanąć tu. Ewentualnie wymiana czarnopolowych gońców może być dla mnie na korzyść. No tutaj jest ponad minuta przewagi, więc musiałbym chwileczkę się zastanowić, chwilę pomyśleć, co tu się będzie działo. Dzięki Dietrich, dzięki. Czy on tutaj czegoś mi nie... Co on mi tutaj wymyślił? Czy zbić to gońcem? Nie, no gońcem nie, no pioneczkiem trzeba zbić. Tutaj oczywiście nie może, bo wybijam hetmanem. No, słuchajcie, pierwsza partia to klapa niesamowita. Kamilowi to mogło dać dużo wiatru w żagle. Ewentualnie mogło to lekko go rozluźnić. Patrząc po pozycji, chyba nie widział bicia na B1. Ale dobra, to już jest historia kilkuruchowa, więc teraz trzeba próbować sobie poradzić. Najtrudniej wykorzystać lepszą pozycję. Wydaje mi się, że to jest lepsza czarnych, ale nie jest to jeszcze taka bardzo oczywista przewaga. Lepsza może być, ale czy przewaga? Chociaż ciężko powiedzieć też, jak komputer to by ocenił. Ja tu muszę jakoś uspokoić grę. Znaczy uspokoić, może tutaj, chociaż goniec dobrze stoi. Spróbujmy zagrać po prostu skoczek F6. Chyba niczego nie podstawię. Tu się broni, grożę skoczek H5 prostym posunięciem. Skoczek nie ma gry, słuchajcie. Pionki są bardzo ustabilizowane. Tutaj jest w porządku. Taktyki żadnej nie widzę. Właśnie, ja tu piję kawkę, słuchajcie, żeby nie zasnąć, bo tu wiecie. Dzieje się, dzieje się. No tutaj myślę, że emocjonująco będzie. Miejmy nadzieję, że nie dostanę do zera, bo wiecie, jak to jest. Plan jest prosty, skoczek H5 i tam z matem, tak, teraz zdecydował się na wymianę, to jest chyba jego słuszna wymiana, teraz muszę się zastanowić chwilę, mam dłuższą chwilę, więc mogę w takim razie pomyśleć, może tutaj, 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 też nie wiadomo, czy to jest dobre, pomyślmy chwilę, pomyślmy chwilę, mogę też go sprowokować i zagrać tak. Sprowokujmy go. Jeszcze nie wymienię. Niech on sobie trochę pokmini, bo zawsze G3 osłabi jego króla. Ja teraz mam opcję zagrania G3 generalnie. Znaczy opcja jest, a czy to dobre będzie? Czas pokaże. Przede wszystkim jego figury kompletnie nie grają. Dobra. Prowokacja się udała. I teraz pytanie, czy na H6 chyba spokojnie. Tutaj bronimy. No i teraz możemy tutaj coś próbować podziałać. Może te G3 było faktycznie u niego dobre. Dobra, tak podziałał. Ja tu muszę coś podciągnąć. Może słuchajcie, w ogóle zagrać wieżą na A8 i z tamtej strony coś przeciwnika pomęczyć. Czy to jest dobry pomysł? Tutaj, czy on mi jakieś opcje może zrobić z bicia? Wiecie co? Spróbujemy wieża A8. Z drugiej strony spróbujemy coś podziałać. Nie widzę jakiegoś konkretu, więc spróbuję zagrać po prostu takie, mam nadzieję, posunięcia w miarę takie poprawne, bym powiedział. Moim planem jest zagranie tutaj. Zobaczcie, że nie za bardzo ma jak hetman bronić tego skoczka, ewentualnie na E1. A, hetman B3 od razu wrzucił. No dobra, kwestia, czy to się wykorzysta, czy się nie wykorzysta. Może jeszcze, może tak wieżą, zawsze chyba, no wieżą, królem. Spokojnie, królem zawsze wieża może na H8 wrócić i tam podziałać po linii. No, ale kwestia, czy się uda, prawda? No to jest, wykorzystać przewagę jest zawsze najtrudniej. Dobra, wracam wieżyczką, się tutaj uspokoję, ewentualnie wieża F7, żeby tego piona bronić. Tak jak już wspominałem, najtrudniej wygrać pozycję lepszą. Może goniec D3 w ogóle, coś takiego. Ciężko powiedzieć. A przeciwnik coś tu kąsa, widzę powoli. Kąsa będzie chciał tutaj wejść na E3. Skoczek E4, goniec. Muszę się chwilę zastanowić. Tak i tak. Zagrajmy tak, z takim planem, żeby tutaj mata władować, ale jest goniec E3.
Goniec E3 i zagrajmy sobie. Zagrajmy tak. Tutaj. Aha, tutaj zagram to skoczkiem, ale mu tam wjadę. Dobra, hetman H6. I tu jest taki plan. Aha, skoczek się trzyma. Dobra, hetman D2 on może zagrać oczywiście. To jakbym trochę go wypuścił. Aczkolwiek goniec tutaj ma białe pionki, które może w przyszłości zaatakować, więc może być jakiś plan. Tutaj zagrał. Tutaj zagrał. O, proszę bardzo. Czy wybić tego skoczka? Myślę, że muszę. To jest parszywa figura dla mnie. Ewentualnie tak, ale tu chyba nic nie da. Zbić królem za hetmanem na H3, wieża H6. Dobra, wybiję tego skoczka. Bez skoczków będzie mi jako tako myślę, że łatwiej. Spróbuję tu się dobić. Tak po prostu w prosty sposób, a jak nie, to pojadę hetmanem na E3. Prosty plan trzeba wybierać, myślę. Tutaj? A jak zagram tak? A? Ciekawe. Zobaczymy, co zrobi po hetman E3. Takie szachy są niebezpieczne. Wrócił. Wrócę jeszcze raz i dam szacha na H3. Teraz dam szacha na H3. Po prostu chciałem zobaczyć, co zrobi przeciwnik. Dobra. I myślę, że tak. Myślę, że tak, spróbujemy. Tutaj grozi bicie na G3. Dobra, bicie na G3 chyba wystarczy. Mam nadzieję, że tu nie ma żadnych niespodzianek. No ale zaraz, no to Kamil jeszcze gra tą pozycję ze mną. Nie ufa. Zbijamy. Dobra, panie Kamilu. No tak, czasu mało. Dobra, mamy. Mamy to, słuchajcie. Całe szczęście jest jakieś zwycięstwo. No dobra, gramy D4 dalej. No, czy zagra znowu E5? Będzie mnie testował. Okej, bije jeszcze raz. Jeszcze raz to powtórzymy. Tu chyba skoczek F3 się gra w ogóle. Gram skoczek F3. Chyba zmienię trochę. Tu się gra skoczek F3, skoczek C3. I teraz hetman E2, czy goniec D3, hetman E2, coś takiego. Mam nadzieję, że dobrze to rozgrywam. Muszę zapytać tu mojego juniora. A3, czy jest na to czas w ogóle? No gram A3. Bo się A3 chce zagrać, jak skoczek chce na B4 wskoczyć, prawda? Roszady oczywiście nie mam, ale plan jest taki, żeby tu się tak szybko wbił, a to ptaszek. No ma prawo, tak? No ma prawo, właśnie. Zagrajmy tu. No Kamil zawsze w tych gambitach coś zawsze takiego wymyśli, że mnie tutaj oszukuje. Wybił, hetman wybił. No i teraz długa roszada mnie interesuje. No to teraz myślę, że wyszło to całkiem okej. Tutaj muszę uważać na goniec G4, więc jakieś H3 ewentualnie, ale tu na razie nic nie grozi, więc jest ok. Powiedzmy, no co tutaj, jak grać? Chyba prosto trzeba wieżą na E1. No zobaczymy, czasu jest dużo. Witam wszystkich serdecznie, jeśli się jeszcze nie witałem z wami, moi drodzy. Myślę, że teraz taki ruch pod tytułem F5 będzie sympatyczny. Tego gońca bardzo ograniczam. Mój się goniec wydłuża, a plan jest prosty. G4, cyk. Ja myślę, że do momentu, aż Kamila tutaj nie ogram w jakimś gambicie, on będzie kontynuował swoją grę. Lecimy tak? No lecimy. Skoczek C5 oczywiście, goniec C2. Tu się wszystko broni. Taki ruch muszę zagrać szybciutko. Interesuje mnie po prostu atak w tym momencie. Ja myślę, że im krótszy czas, tym Kamil ma większe szanse. Chociaż nie wiem, tutaj zagrałeś, Kamilu, sprytnie. Kamil w ogóle nie czeka. Nie czeka na nic.
tylko próbuję łapać kontrę jak najszybciej. Ja jestem skłonny chyba w tą kontrę tutaj uderzyć, aczkolwiek jakiś taki ruch mnie też interesuje. Przecież jak oddam pionka. No dobra, ja wezmę tego piona. Jak daję, to no biorę, no. No biorę. Potem zagram gońcem tu w takim razie, tak? Tu jest szach. O tak, zagrajmy. O, wymiana tego gońca na pewno będzie dobra dla mnie, bo tutaj jest słaby pionek. Poza tym jest pion więcej, więc już aż tak bardzo mocno ataku nie myślę. No szacha widziałem, o ile nic nie przeoczyłem. Na pewno Kamil tego gońca tutaj, tego pionka zostawi, bo to jest... Ale tu mogę tak zagrać i tak. To też jest, myślę, ciekawa opcja. Ewentualnie tutaj? Chyba niczego nie podstawiam, mam nadzieję. No, biorę niby te piony. Może tak i tak jeszcze spróbować. Nie, piona A7 na pewno nie wchodzi w grę. Może w ogóle H4? Ja myślę, że tutaj zbijemy. Hetman broni mi na C3, więc odbijam w razie czego. Goniec bardzo dobrze stoi, bardzo dobrze kontroluje tutaj tego skoczka, więc nic się strasznego myślę, że nie powinno wydarzyć. No teraz grozi bicie tutaj, znaczy wymiana. Ja mam materiał do przodu, więc ja sobie mogę pozwolić na wymianę. Nawet chcę tej wymiany. No tylko trzeba oczywiście tutaj bardzo, 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 bardzo uważać, jak to zwykle bywa. Jest jeszcze taka opcja bicia. Hetman bije skoczek C4. Tak robimy. Żeby mi się tylko myszka nie zacięła. Okej, tak robimy. Chyba tutaj zagrać muszę, a nie tu wieża będzie wisiała. Należy uważać. Może zagrajmy w ten sposób. Pilnować skoczka trzeba. Tutaj, może wieża tutaj pójdzie. No tak jak już wspominałem, o ataku nie myślę aż tak bardzo. Kamil będzie chciał mnie tutaj mocno atakować. Dobra, proponuje mi tutaj kolega wymianę. Zagrajmy tak, do przodu pionkiem. Wykorzystać jakiś fakt trzeba, że mamy tutaj jednak pionka więcej. Spróbujemy skoczkiem na D6 się wbić. Nie będzie to takie oczywiście proste, jak widzicie. Ale wydaje mi się, że wieża D4 coś może zdziałać. Może wieża D4 coś zdziała. Żeby tu pilnować, ewentualnie zdwoić. Czy wybić tam, uprościć jeszcze bardziej pozycję. No jest kilka opcji. Zastanowię się jeszcze chwilkę. Albo biję tutaj, ale wtedy jest wieża B5. A to jest tutaj. No, trzeba komputer włączyć, ale tam. Znaczy komputer w głowie trzeba włączyć, ale myślę, że... Myślę, że wymienię najpierw, tak? Więcej wymian może być dla mnie na korzyść. Myślę, że tak. Myślę, że coś w tym stylu. Dobra, bić tutaj muszę. Hetman B6 będzie groził mat, więc muszę wrócić na swoją pozycję startową. Tudzież może coś lepszego znajdę. No, no muszę tak zagrać. Goniec bardzo ładnie kontroluje, cały czas powtarzam te pola i skoczek mi na razie nic nie grozi, ale tak już będę mógł spróbować zagrać. E6. Wieża też jest broniona, więc te figury współpracują. E6, bicie, bicie. Nie no, E6 to z miejsca, tu nawet się nie ma co zastanawiać. Jak on zbije, będzie miał problemy. Na pewno będzie miał problemy. Chociaż teraz chyba może zbić skoczkiem. Ale to tak zagram. Czy to coś w ogóle da? Muszę uważać, bo tutaj grozi mat. No właśnie, jednak zbił, mógł. Jednak mógł, jak to jednak wygląda. Kurczę, tak zagrałem dosyć intuicyjnie i jednak niepoprawnie. Ale wieżą tu może zagram. Znaczy, jeszcze mogę zagrać tak, on wybije, wybicie i tam na końcu wezmę i wieżówka. Może są jeszcze lepsze drogi. Na pewno są drogi lepsze, ale coś czuję, że będę musiał zagrać gońcem na B3. No dobra, słuchajcie. Ewentualnie tak jeszcze.
Ale nie, to już jest chyba gruba przesada. Dobra, zagramy gońcem na B3. No niech się dzieje, zobaczymy pionek więcej w wieżówce. Może się uda coś, cokolwiek wyrzeźbić. Teraz na szczęście jest, znaczy na jego szczęście jest jego ruch. No wieża H3, tak, wieża E2. Ewentualnie tu, on mi bije, ja biję tutaj, tego obronię chyba, tak? No to kwestia, kto będzie pierwszy z pionkami szedł do góry. No przegrać tej pozycji no nie mogę, tak? Ale wszystko jest możliwe. Jaki tytuł jest lepszy, NM czy FM? To samo, to jest to samo. Moi drodzy, to samo. Dobra, Kamil zagrał całkiem dobrze. No idę królem, na co mam czekać? Szach jeden będzie na pewno. Tutaj, żeby szacha nie było, zawsze tutaj się bronię. Aha, w ten sposób. Muszę tak. Kamil na pewno walczy tutaj o remis ze mną. Albo i o zwycięstwo. Szybko muszę iść pionkiem na górę. Czy tak zbić w ogóle? Czy tym? No, tym zbijemy. Idźmy tak. Tu królem będę zasuwał po tego pionka. Wieżówka ciekawa. Mam trochę mniej czasu, więc realizacja może być nie taka łatwa. A może tutaj stanąć wieżą? O właśnie. Tu wieżą stanąć. Dajmy najpierw szacha. O, tak będzie dokładniej. Tak mi się wydaje. Król tu pójdzie, czy tu? Tutaj damy szach. A, król na E4. Dobra, tak muszę. Tu grozi szach. Tu w takim razie do tego pionka muszę dotrzeć. Chyba. Kurczę, jakie tu są reguły, żeby takie wieżówki wygrywać? Grozi tu na pewno szach. G6. Ok, no to muszę tak. I tu będę się pakował. Po tego pioneczka. Tak, on tego piona będzie musiał bronić, a ja zagram potem G5 i ten pion będzie przyklejony. A, zagrał bardzo ładnie. Bardzo ładnie, Kamilu, zagrałeś. Właśnie, właśnie, nie mogę pionka podciągnąć. To jest ten ból. Może tak? Szacha dam, on tu. No dobra, tak, nie ma co za długo myśleć, pewnie. Pewnie mało dokładnie tutaj gram tą końcówkę, ale tu jakiś progres muszę postarać się zrobić. No ciekawe rzeczy tu się będą działy na pewno. Lecimy do góry. Czasu się robi mało. Na pioneczka. Okej, muszę z powrotem. Tutaj będę grał teraz. Na B3. I pionek. Dzięki, dzięki za followa. Dzięki serdeczne. A, ale sprytnie. Wow. Sprytnie zagrał. Tak? Kurczę, nie wiadomo. Tutaj szach, tu. No nie, no trochę chyba schrzaniłem tą końcówkę niestety. Ojejku. Nie zagrał. Co tu się dzieje w ogóle? Chyba Kamil popełni teraz błąd. To była remisówka już na końcu. Jeden zero. Aha, bo tutaj. Dobra, dzięki Kamilu. Już poprawiam wynik, żeby było na bieżąco. Okej. E4. E4. Dobra, gramy C5. Mamy dużo czasu na spokojnie. D3. Aha, Kamil gra te domeczki. Kamil w ogóle o tym napisał kurs.
Jak napisał Kamil o tym kurs, to trzeba mu trochę zejść z tego kursu. E5 wiem, że jest takie posunięcie. Zrobimy ruszadę. I tak, spokojnie, tak. Coś tutaj mi czapa wadzi. Jest taki ruch. Jest taki ruch B4. Zagramy H6, żeby gońca wyprowadzić. To bicie na pewno będzie dobre, bo tu pionek się osłabi. No słuchajcie, z Kaldasem mamy 2-1. Taki wynik można już zapisać na ścianie. No ale mówię, może w dłuższym tempie mam większe szanse. No ciężko powiedzieć. W każdym razie mecz na pewno będzie wyrównany. D4 mnie tutaj poczęstował. Tu mnie poczęstował D4, ok. No tak trzeba. I tak trzeba związać. Tutaj grozi teraz bicie. I wiążemy w ten sposób tutaj kolegę. I spróbujemy tutaj trzymać na H3 punkcik. Ewentualnie wieżą tutaj, ewentualnie F5 jeszcze jest, taki ruch jest, jeszcze jest możliwy. Wydaje mi się, że tu jest całkiem sympatycznie dla mnie. A jednak, czy ja mogę tutaj spokojnie zbić i wziąć pionka? No tak zrobimy. Nie widzę tutaj przeciwwskazań, żebym tego pionka nie wziął. Oj, myszka mi przycinał, bym tutaj nie zrobił jakiegoś ruchu deklarowanego, nieprzyjemnego. Dobra, zbijamy tak. I F5 grajmy. Zagrajmy F5. Jakieś F4 bardzo nieprzyjemne grozi przede wszystkim. Bicie też jest nieprzyjemne. O, właśnie zagrał hetman D3. Pytanie, czy F4? Dobra, gramy F4. I tu próbujemy pionkami maszerować. Po linii C trzeba uważać. Jak zagra hetmanem, trzeba zawsze pewnie tutaj wieżyczką. On będzie chciał zdwoić wieżę. Dobra. Taki ma plan, jasne. No, podciągnę piona. Ok. I teraz tak. Albo idę na mocny atak. Dobra. Idę na mocny atak, czy nie idę? Czy tutaj spokojnie zagrać? Dobra, zagram jednak spokojnie. Nie ma się co śpieszyć. W bulecie bym poszedł na atak bardzo szybko, ale tutaj jednak spróbuję troszeczkę uspokoić pozycję. No, minus jest taki, że mam gońca, który strzela w swoje pionki, ale jest pion więcej, więc to może rekompensować. Poza tym mój goniec z G7 ma szansę się wydostać, powiedzmy w ten sposób. Tutaj H5 chyba trzeba przerzucić. Tak, przerzucimy H5 szybko. Żeby nie było tutaj już... Tak jeszcze można gońcem na H6 spróbować podciągnąć. Lepiej trzymać tu przeciwnika w taki sposób, żeby on miał jak najmniej... Tak zagrał w ogóle. Ciekawe. Wieżą w ogóle. A może tutaj zbić i wieżą zbić? To mogłoby być ciekawe. No nie wiem, wiecie co? A może tak w ogóle spróbować zagrać? Tutaj grozi bicie. Myślę, że taki ruch jest... Bardzo ciekawy, skoczek wchodzi na F4, niezależnie co zrobi pionek. Nawet bicie tutaj słabe, bo tutaj bije i tu bije, więc wszystko działa. Taki ruch, myślę, że został przeoczony, skoczek G6 przez przeciwnika, aczkolwiek ja też go nie widziałem, dopiero teraz zauważyłem. A to takie typowe wtrącenie. Skoczek na F4 będzie czuł się naprawdę wyśmienicie i atak będzie bardzo, bardzo, bardzo groźny. Dobra, więc zbić na F4 trzeba na pewno. Chociaż bicie też tu było ciekawe, ale to już mówię, strategiczne podejście. Ja tutaj wolę skoczkę na F4 jednak, żeby coś podziałał. Tu spróbujemy wymienić jedną wieżę, hetmanem się wbić tam. No tutaj trzeba wybić to, tak? To nie ma wyjścia. Wieżą zbiję raczej, bo jak hetmanem to ja na H3 się pakuję. Wieżą na pewno zbiję. To bez dwóch zdań, tylko jak potem hetmanem podziałać? Dobra. Czy mogę podziałać hetmanem? Niezbyt mogę podziałać hetmanem, moi drodzy. Może skoczek H3, żeby tutaj pionkę atakować.
Spróbujmy grać proste posunięcia, tak? Tutaj bronię. Ok, tak? No to ja wracam i idę hetmanem na h3. Ha, tutaj jeszcze są takie domeczki. No dobra, tutaj, jeżeli biję, to ja biję tym pionkiem. Goniec mi się otworzy i lecę pionkiem do góry. Tak po prostu G4 teraz grozi. A jak jakieś bierze C3, nie, bierze C3 w ogóle nie może zagrać. Popijam kawkę popijam czarną jak smoła. Widać, widać. Żeby nie było. Dobra, tutaj bez zbędnej podniety, panowie, bo grać trzeba. Jak on mi wymieni hetmany, to też nie będzie dobrze. Tak, no właśnie. Znaczy, wymienić hetmanów nie wymienię, ale G4 muszę zagrać. No, hetman F1, ja tutaj. Po prostu grożę takim posunięciem. No tutaj nie mogę wymienić hetmanów, absolutnie, bo jeszcze wieża mi zrobi dużo szkód. Chociaż tutaj goniec E5 wszystko bym przytrzymał, nawet jakbym te dwa pionki stracił. No dobra, tak. Trzeba. No i znowu tutaj co, panie Kamilu? No tak, muszę chyba zagrać. Tak, to jeszcze mam dużo czasu, więc spokojnie. No F3. F3. Taki ruch grozi. Przede wszystkim goniec E5 grozi. Może coś wcześniej było dobrego. Ciężko mi powiedzieć, moi drodzy. Na pewno lekko. Na pewno lekko nie ma. Tak? Mam szacha też. Prostego szacha. Tak jest. Mamy rewanż. Już zapisuję wynik, bo ten wynik jest dla mnie historyczną chwilą. No dobra, mamy tak. Znowu mamy. Czyli Kamil teraz gra w ten sposób. Myślę, że go zaskoczę lekko. Zagram E4, bo Kamil gra często pirca. No i w tym momencie przepchniemy pioneczka. Dobra. Gramy tak. Tutaj damy szacha. Dobra, i A4. No, przyznam się, akurat tą pozycję lekko analizowałem. Myślę, że H3 będzie dobrym posunięciem. Znaczy, analizowałem, ja widziałem tylko pierwsze tam sześć ruchów, powiedzmy, które właśnie się już dawno skończyły. No i tutaj trzeba wrócić tym gońcem kulturalnie, może na. No właśnie, albo zbić. Nie, no zbić chyba nie, może gońcem na. Może na C4, taki ruch może będzie możliwy. Tak, teraz to mi się wpakuje tutaj, tak. Dobra, wszystko widzę. Wszystko i nic nie widzę. Dobra, jedziemy. On się wpakuje mi na B4, tak, na B5, przepraszam. Jest to oczywiste. Myślę, że trzeba grać jakieś proste ruchy. Bierze E1, trzeba pionkę obronić. Skoczek zbił, poszedł na to, ok. Wiecie co? Ja spróbuję zagrać mu sztuczkę. Tak i tak. Czy zbić? Dużo jest opcji. Spróbuję tak mimo wszystko. Może coś tu pokaczałem. Skoczek D7. Tak, myślę, że tu Kamil ma dobrą grę. Goniec D2, bronić pionkę na C muszę. Skoczek tu wjedzie. No może nie za dobrze to rozegrałem, ale może to też mieć swoje plusy, bo jak zejdę troszeczkę z teorii, to może Kamila tutaj leciutko zbije z pantałyku. No zobaczymy, jak to się będzie układało. Carsten to Carsten, słuchajcie. Carsten to jest, wiecie, mistrz mistrzów. Dobra, tutaj grozi. Czy to wybić? Chyba nie mamy za bardzo wyjścia. Wybić muszę. Chodzi o to, że chcę zagrać C4. Podoba mi się ta pozycja, moi drodzy. Podoba mi się. Ciekawe, czy Kamilowi odpowiada. C4 zagram za chwilę. I wieża po trójce będzie miała jakąkolwiek grę, jak gońca wycofam, a zrobię to bardzo szybko. Poza tym tutaj pionek słaby. Chociaż te zdwojone pionki też nie najlepiej chyba wyglądają w tym momencie. Słuchajcie, trzeba pilnować w ogóle czasu. 40 minut już trwa mecz.
Witam Cię, Bosie. No nie, no ogrywam to za dużo powiedziane. Póki co tutaj walczę, no walczymy. Kwestia, czy wybić? Wybić tu, potem wybić. Wybić tu. Nie, no C4. Wybijamy. Może goniec na A5 zrobi karierę w ogóle. Zagramy tak, po prostu do E5 chcę dojść, król H1 i do E5 będę chciał. Tutaj on tu będzie mi chciał krzywdę zrobić, ale zawsze on wieża B3. Nie no, jedziemy E5, nie będziemy tu się cyrtolili. Wiem, że to jest wolny pionek, jak się powymieniają hetmany, to ten pionek ma szansę dojść. Oczywiście, jak nie przeprowadzę porządnego ataku, to będzie źle. Idziemy chyba teraz do góry. Musimy iść do góry. Potem F5. Musimy iść do góry. Tutaj, żeby nic nie groziło. F5 lecimy i Hetman G4, coś w tym stylu. Zobaczcie, ta wieża się do ataku może przydać. Może być naprawdę groźnie. Może Hetman G4 było dokładniejsze. Ciężko powiedzieć już teraz. Poszło F5. F5 zawsze energiczniejsze. Może coś z tego wyniknie. G4, tutaj pilnujemy. I w ogóle teraz taki ruch grozi. Więc wydaje mi się, że tutaj jakieś niespodzianki na F2 mogą być. Zawsze kontrolny ruch tutaj. Wieżą na B3 w razie czego. Kontrolny ruch goniec H6 też może być. Może tutaj bić, on mi wjedzie, ja biję. On król H8 i za bardzo. Nie mam jak go teoretycznie dalej atakować. A tu będzie wisiało. Zawsze jest goniec. Goniec E4 zawsze mam. No nie, nie mam zawsze goniec. Może tak? Muszę chwilę się zastanowić. Wiem, że wieża tu wjedzie, będzie niebezpiecznie. No może tak, dobra, poszło. Decyzja poszła. A jednak tu. Bijemy. No dobra, bijemy. Wieża F2 zagra, goniec F1. Czy tutaj z szachem zawsze mam oczywiście. Wieża F2 zagra, no to trzeba uważać, ale to zawsze mam wieża G1, w razie czego. W razie czego, proszę panów. Goniec E4. Goniec E4. Spróbujemy tak. Wymienimy z planem wieża F3, wieża F1. Ok, tak zagrałeś, proszę pana, to zagramy tak. Wymienić raczej musisz wymienić. Bo inaczej dostaniesz takie kopnięcie. O, właśnie wieża F7. Nieprzyjemny ruch. Ruch chyba wygrywający. Tutaj odbijam z szachem, jest koniec gry. A tak? A, jednak nie. Jednak nie, jeszcze nie wygrywający. Pośpieszyłem się z tą opinią. Ale ja tutaj trzymam go po prostu. Ja tutaj go trzymam. Może tak zagrałem. Spokojnie, nie musimy się śpieszyć. Tak, ten ruch oczywiście widziałem. Pytanie, czy zostać na jedynce, czy zagrać tutaj i potem takie posunięcie. Może tu szach? Nie, no dobra. Grajmy tak, bezpiecznie spróbujemy. Wybił, ok. Tutaj mi ciśnie, tak? Mogę wziąć tutaj. Chociaż nie do końca tak. No właśnie, brakuje mi teraz wieży do gry. Zagrajmy tak, obronie pionka. Nic nie widzę. Jednak się Kamil trochę wybronił. Trochę jednak przesadziłem, słuchajcie, z tą moją oceną. Ciekawe, czy po Hetman G5. Ale ta wieża jest dla niego na pewno bardzo, bardzo upierdliwa. Tu wieżyczko zagrał. Ok.
Widzę wygranej. Teraz chyba widzę. Wieża odejdzie, zbije tutaj. Chyba wygrywam hetman F7, prawda? A, tutaj też wygrywałem. No tak, wieża F8 też wygrywałem. No właśnie. Dokładnie, już on to zauważył. Z powrotem zagrajmy. Hetman G5, wieża F8. Wieża F8 było ładne wcześniej. Po ruchu dopiero. To zauważyłem. No, to się łatwo, słuchajcie, analizuje, jak się patrzy z boku, prawda? Wieża F8, koniec. Dokładnie. Mamy rewanżyk, kolejna partia. No, moi drodzy, nie spodziewałem się, że po pierwszej porażce będę miał 4 pod rząd. D4. No, czekam na Trąbkowskiego, Kamilu. W końcu zagrał. Dobra. To jest standardowy ruch Kamila. Takie kursy tutaj pisał. No ja spróbuję zagrać po prostu logicznie, tak jak tutaj Bozia przykazała, tak będę próbował grać. Jakieś takie ruchy, mam nadzieję, że to są w miarę poprawne posunięcia, tak, będzie C4 chciał zagrać, to jest jasne. Okej, bić czy nie bić? No właśnie, chyba skoczkiem zagram, możliwe, że nie jest to najlepszy wybór, ale gońcem. No dobra, zagram. No tak, nie są to moje już pozycje. No tym zbiję, żeby tu się wpakować. Nie są to moje pozycje, ale tutaj wybić? Wiecie co? Wybiję to. Nie wiem dlaczego, ale ten ruch mi się po prostu podoba. Skoczek E4. F3 mnie odpędzi. B6 trzeba, żeby na C5 mnie wskoczył. Tak jest. Posunięcie tego typu myślę, że się przyda zawsze. Wieża C8. No tak, teoretycznie jest gorsza czarnych, bo pionki są na białych polach, jest goniec, który może to atakować, ale ja tu przyblokowałem. To są dwie szkoły, prawda? Wieża C8 wrzućmy i chyba muszę zagrać jakieś posunięcie typu H5. Spróbujemy H5, żeby mieć lufcik. No i tutaj zagrajmy te. No właśnie, czy ja się mam tam przedzierać znowu do niego? Nie no, zagrajmy tak. Czyli mam wszystkie pionki ustawione na białych polach. To też jest metoda. Albo na czarnych polach ustawiamy przy takich gońcach białopolowych, albo na przeciwległych. Okej, no spróbujemy coś tutaj pomieszać. Tylko kwestia, on tutaj zagra. Dobra, spróbujemy coś tutaj pooszukiwać. Jakieś takie. Tego typu posunięcia, coś w tym stylu. W ogóle skoczek D2 grozi. Teraz już nie. Skoczek D2, A3. A tutaj? Może w ogóle tak. Dzięki serdeczne. Witam cię, Hirku. Dobra, mam chwilę czasu, mogę się zastanowić. Może Hetman D2. On wybije tutaj. Goniec na skoczka. No nie, mi się podoba. Przecież nie powinienem chyba Hetmanów wymienić w ten sposób. Ale. Zawsze jest zawsze jakieś ale, słuchajcie. W szachach to zawsze może. A mogłem tu, a mogłem tam zagrać, a mogłem jeszcze tutaj, a tutaj źle, a tutaj podstawiłem, a tu coś jeszcze. No okej, okay, nie mogę zbić gońca, bo będę już stał naprawdę fatalnie. Muszę wrócić po prostu. No on jak wybije, to trochę wyprostuje piony, więc wybić nie wybije. No teraz tak, skoczka zaatakujemy. A w ten sposób zdobywa tutaj. Zdobywa mnie w ten sposób. Dobra. Tego nie przewidziałem aż tak bardzo, niestety.
No dobrze, słuchajcie, ale weźmiemy to i weźmiemy tu. Tak. Jeżeli wieża C7. Aha, ja nie mam skoczka na C3. Kurczę, ja myślałem, że mam skoczka na C3. Dokładnie. No ale bez piona też można chyba grać. Znaczy, no, nie bardzo bym chciał. Jeszcze tak ucieknę, żeby tutaj pilnować i tu pilnować. Aha, goniec tutaj, takiego ruchu nie widziałem, ale to nie szkodzi, bo tak mam wieżę 8 i tu. No bronię się, czyli trąbowski tutaj po stronie Kamila. Okej. Witam cię, Zibi, witam serdecznie. Witam osoby, z którymi się nie przywitałem. Po prostu nie widzę czatu jeszcze. Nie widzę wszystkich komentarzy, przepraszam. Przeciwnik ma na pewno ma lepszą końcówkę, to bez dwóch zdań. I to nie ulega wątpliwości. Pytanie, czy ja jestem w stanie tu jakoś tak pograć, żeby ustać. Może być ciężko. Tutaj. Jakaś aktywność będzie? Nie będzie. Nie będzie, muszę pasywnie bronić. No jak wymieni mi wieżę, no to ustoję, no. Ale on nie wymieni tych wieżyczek. Ale zagram tak, oczywiście. No szacha da, król podejdzie, wieża B8, wieża D6. Znowu da szacha. No jest lepszy, no. Zbił. Wow. O, tego to się nie spodziewałem. To jestem chyba bliski remisu, moi drodzy. A może i nie? Jak skoczkiem przejść? Tędy? Tędy, tutaj. Okej. Tu będę zawsze tego pionka trzymał za buźkę. No i co teraz? Tutaj? Próbujemy. A czemu nie? Źle. Źle pograłem. No właśnie. Źle pograłem. F6 było złe. Tutaj to mi tu zagra. Tu. A może? Spróbujemy. Tutaj? Tu. Chyba dobrze. Chyba dobrze, bo tutaj jest na F4 potem widełki na końcu. Wydaje mi się, że chyba dobrze. A, niedobrze. Ale mam jeszcze na szczęście takie posunięcie, więc się nie przejmujemy. Nabijemy. I tak. A, goniec F7. Cugcwang praktycznie stoi. Dobra, ale wszystko trzymam. No, będę królem po prostu chodził w kółko. A, on przejdzie królem swoim. Dobra, tak. Tu. Nie, no kurczę. Topa. No przesadziłem. Niestety przesadziłem. Niestety przesadziłem. No nie mam wyjścia, muszę oddać piona, bo tutaj i tak przegram. Wracam. Tego chociaż wezmę cokolwiek. Jakiekolwiek szanse, ważne, żeby figurę uwolnić. No, musi tego wziąć. Może jakoś jakimś cudem się coś utrzyma. Tutaj chociaż nie, no marne szanse, ale przynajmniej skoczkiem gram. Szkoda, że ten pionek jest na białym polu. Zawsze taki ruch mam. No walczę o remis z tej pozycji, moi drodzy. Niestety tu jeszcze są dwa piony. Szkoda, szkoda. Nie ma wyjścia. Ile mam tu pionów mniej? Dwa pionki mniej. No muszę tak tutaj bronić na C7. On H4 zrobi wolne piony. Zgoda. No ale skoczkiem powalczę. Muszę tak. On zagra tu, ja wybiję. Spróbuję tego piona wziąć. Może coś się uda. Tego. Dobra. Tak. Szach. I tu. On tu z powrotem. Okej.
No to tego będę chciał wziąć teraz. Może jakimś cudem? Róg jest niedobry, niestety. On będzie pionem zasuwał. Dobra, pionka wziąłem. Okej. Tu. No właśnie. Tu. Kurczę, czasu mało. A nie, to źle. Dobra, muszę coś szybciej grać. Aj, dobrze zagrał. Pewnie liczy taki ruch, no właśnie. A tak, jeszcze tu mam szacha, jak pójdzie A7. Tu. A jeszcze mam tutaj blokadę w razie czego. Goniec, król, król, tu i blokada, nie? Może jakimś cudem. Dobra, tak, aktywność króla, potem F5 trzeba. Nie, tutaj. Tutaj. Kurczę, nie, źle pograłem. Niestety nie pograłem dobrze. No to jest wtopa. Wtopa, panie Krzysztof. Róg niestety jest zły. No dobra. Jest topka. Mamy 4-2. Lecimy. Czy znowu będzie ten sam wariant? Może nie. Zagrajmy tak, Kamilu. Teraz nie damy ci zagrać E5, chociaż tam dobrze mi się grało. Klasyk. Kamil bije. Kamil tutaj te warianty zna. Kamil bije. Tutaj trzeba gońcem. Grałem takie partie z Marcelem Kanarkiem często. Teraz pytanie, chyba roszada. Kamień jest wykuty. Ale idzie szybko. Nie patrzy w ogóle, co się dzieje. Idzie szybko na mnie. Taki ruch tam będzie możliwy. Nie wiem dlaczego, ale te pozycje mi się podobają białymi. No ale wiem, że tu Kasparow grał to też czarnymi takie pozycje za, powiedzmy w nawiasie, w cudzysłowie, za młodu. Ważne, że tutaj jest walka. D3 będzie kombinował. Tak. Czy ja mogę zbić po prostu pionka? Nie mogę zbić po prostu pionka. Tak, zagrajmy. Zawsze goniec ma ucieczkę, a teraz jakieś opcje? Może. Po prostu jak skoczek gdzieś wejdzie, to wtedy tu zbijemy. No, Kamil wystukał tutaj te pierwsze ruchy szalenie szybko. To też chyba kurs tutaj pisał. No po prostu chcę wziąć piona w tym momencie. Skoczek bije, goniec bije, związanie zostanie. Go z gońcem będzie problem. Ucieknę. Hetman C3. No, się zobaczy. A takie buciki tutaj mi kolega przywalił. Ciekawy ruch, bo jak bije w przelocie, on mi gońcem na B4 ruszy. Jak zagram tak, to tu mogę mieć problem.
Z drugiej strony, czy dawać mu tutaj szansę i bić w przelocie? Aha, bo stracę gońca. Muszę tak grać. Bardzo ładny ruch wymyślił, to trzeba przyznać. Skoczek B6, wieża B8. I teraz pytanie, czy ja mogę zbić pionka, czy tu się wzmocnić? Bicie pionka, bicie gońcem. Bicie tutaj, ojejku, dzieje się. Może w ogóle szalone jakieś takie posunięcie zagrać. Tak, bardzo ładnie pograł, to trzeba przyznać. Dobra, gram tak, no on mi zbije tu. Wtedy ja odbiję. No stracę pionka, ale on nie będzie miał tego gońca wspaniałego, czarnopolowego. W tych schematach ten goniec jest piekielnie mocny, piekielnie ważny. No zbił, zbił, zbił. W ten sposób, okej. Okay. Myślę, że wieżą trzeba zagrać mimo wszystko. No tak, ma pionka, faktycznie, za tego gońca może to i wyszło mu to na zdrowie w takim razie. Tutaj. Z dużego wyboru raczej nie będę miał. Tak? Jeszcze postraszyć? A to trochę porobię sobie słabości. Goniec C8, czy to mi coś da? Taki ruch jeszcze mnie zastanawia. Wykorzystać to, że tutaj właśnie. Nie będę się za bardzo osłabiał. Zagrajmy tak od razu. Jeśli tutaj. Aha! Skoczek E3 w ogóle. Skoczek. Coś mi się ubzdurało, że mogę potem wieżę zbić na D4. A może mogę? Może Kamil liczy tak. Skoczek E3, goniec H4. Jak bije tutaj, to goniec F6 z matem. O, właśnie. O, ale jakiś skoczek E5. To teraz ja tak policzę w takim razie. Jeśli grasz tu, Kamilu, ja gram goniec H4. Dobra, tak powiedziałem, a czy tak będzie? Zawsze goniec odchodzi i skoczek ma dobre wejście. No właśnie, właśnie. Pytanie, czy tutaj mogę zbić? Skoczek bije, goniec bije. Nie za bardzo mi się to podoba. Dobra, gramy. I tu próbuję. No teraz jak tu mi się nie uda zagrać, to ten skoczek wiecznie będzie mi tutaj paskudził, ale wtedy może wieża D2. No tak, takie ruchy są. Oczywiście, że takie ruchy są. Ale tutaj mam chyba bicie, co? Jak sądzicie? Nie widzę nic innego, więc biję. Biję tutaj, muszę zbić. Na D4. W pionach się niby wyrównało, ale tutaj grozi w ogóle bicie teraz. O, teraz dopiero to zauważyłem. Wybił królem, muszę, co? Nie muszę królem. Wieżą zbije, on mi zbije. Tam. Nie, no lepiej chyba zejść ze związania. Bije to królem. Trzymam skoczka dalej. Ważne, że nie ma na D8. Na się porobiło. No taki ruch B4 to muszę od razu zagrać. I teraz chyba ten goniec jest lepszy od tego. Tak mi tutaj się to wydaje. Kwestia jak zrobić progres. Może taki strzałek tutaj, tu hetman wisi, już coś takiego mi świta. Wow. To tak można? Tu maty grożą. Tak może. Tak zagrajmy, żeby tu bronić, ale chcę strzelić gońca. Zbiję gońca, zagram hetman, goniec na F6. No jak zbiję tu, to mam tu. No on to widzi na pewno.
Jeszcze jest taka opcja w ogóle, wieża H5 później. Zbił. Czy ja czegoś tu nie przewidziałem, moi drodzy? Plan jest taki, on tutaj będzie coś próbował zbijać. A nie, jednak nie będzie, będzie chciał mi dać mata po prostu. Ale mam taki ruch jeszcze. A to dwie jakości mniej, to w ogóle w trąbę będzie chyba. Fajna partia, tylko szkoda, że mi nie wyszła. Ajajaj. No tak, bo tu dostaję mata, kurczę, blade. Ale jeszcze takie posunięcie mam. Chyba. Nie wiem, może przegrywam, wieża bije? A, pewnie przegrywam, bo wieża bije. Kurczę, felek. No dobra, bije tego skoczka, no nieszczęsnego, niestety. No właśnie, cóż ja biedny mogę teraz? Oddam szacha jednego. On się zasłoni hetmanem oczywiście. Dwie jakości mniej. Król jest bardzo odkryty. Niestety nie mam królem gry. Tutaj jakieś szachy grożą. No tak. Tu będę chciał uciekać. Na G3. A jak nie to H3. No, dwie jakości mniej, ale jeszcze słuchajcie, jakiekolwiek szanse są pewnie, no. Teoretyczne. Szacha da, tu uciekam. A, wymienia hetmany. Mądrze. Mądrze i logicznie. Tak, gramy. Mądrze i logicznie. No tak. A wieża E2 jeszcze. Ajajaj. Krzysztof, pograłeś? Cóż ja mogę, biedny robaczek w tej sytuacji? Nic nie mogę, no ale jeszcze pogram parę ruchów. A tutaj pioneczka wezmę, może jakieś jeszcze cuda się zadzieją. Nie no, przy dwóch jakościach to już się nie zadzieją cuda. Tak, postraszymy jeszcze. Mądrze. Dobra, Kamilu tu nie ma co. Niestety, Kamilu odrabia straty. 4-3. Okej. No dobra, C5 zagrajmy. Dobrze, te schematy nam względnie wychodziły. H4, no to jest cały Kamil właśnie, no. Dobrze, H4 to konik. No H4 nie jest dobrym posunięciem. To jest tak oczywiście granie na łapki. H5 wrzucimy, żeby już nie było niespodzianek. Chociaż H6 też było pewnie możliwe. No, zbije mi. Spróbujemy tu jakieś kopnięcie zorganizować. A, chyba w ogóle teraz nie, teraz już nie można. Może konikiem, coś w tym stylu. Tutaj w ogóle atak nie jestem... znaczy, jeśli chodzi o jego atak, jestem bardzo spokojny tutaj. Jego ataku raczej nie będzie. Noszę czapkę, ponieważ bolą mnie włosy. Nie, no założyłem sobie czapeczkę, bo... A tak po prostu, żebym czuł, że mam coś na głowie. Jak będę miał na głowie, to może będę miał i w głowie. Zobaczymy, panie kolego, F3. No dobra, A3, on A5, a goniec D7 i to samo. Tutaj te same plany będą się działy. Żeby się muszę tak. No Kamil ewidentnie chce mnie szybko ukarać. No to jak on mnie na skrzydle, to my go też na skrzydle. Mój plan może być wolniejszy. Może zbić skoczkiem. Pioneczkiem zbijemy.
Jeśli G5, to tu. Albo tu nawet. Jeśli bije mi na H5, to skoczek na H5. Przepraszam. Tutaj będziemy męczyć skoczka. Wybił. Wybił i się nie bał. Tak jednak. No dobra, to tutaj. F4. Okej. Jedziemy tak. Tak zagrajmy, żeby goniec miał jakąś tutaj opcję. Z planem E6 ewentualnie. Niekoniecznie trzeba było tam skoczkiem grać od razu. No E6 trzeba. Tu się spróbować rozbić, otworzyć wieżę na E8, bo inaczej nas tu zgniecie przeciwnik. Takie opcje są. Oczywiście zbić trzeba. No i wieża E8. No F6 jasne, że jest. Pytanie, gdzie odejść królem? Tu chyba nie myśląc za długo. Znaczy mi się pozycja chyba podoba, chociaż jak tu nie ma konkretów, to jest ok. Skoczek wisi. Przeciwnik nie ma roszady. Tutaj jakieś opcje się pojawiają. Bicia na D5 z groźbami, tak? Dobra, czy bić na D5 już? W ogóle może zbić to tutaj zbić. No jest dużo fajnych, ciekawych opcji. Zbije na D5, on zbije, skoczek zbije. Dobra, bijemy. Nie ma się nad czym zastanawiać. Za dużo nie ma co analizować, trzeba przyspieszyć. Jak zbiję, to hetman goniec B7 i tam odbijam wieżyczkę. Więc się na to nie zdecydował. Jeśli tu, to tu potem. Okej. Okay. A nie, mam jeszcze opcję na G4, więc tu jest dobrze. Tak, tu jest na pewno dobra pozycja. Tutaj myślę, że atak nie wyszedł i już moja pozycja jest lepsza. Tak myślę. Jest wprawdzie pion więcej póki co, ale ten może paść, ale król jest odkryty. To jest ta inicjatywa, która tutaj zostaje po ewentualnych stratach moich pionków. Tu jeszcze w ogóle jest fajne zagranie koń F5. A na pewno będzie tak, on będzie szukał, tu będzie opcji na zwycięstwo. Może teraz tak przykurzyć mu takie posunięcie. Tak też zrobimy, żeby się D4 dopchać. Jeszcze opcja zasłony jest fajna, goniec B7. Takie są fajne rzeczy tutaj. Możliwe. A, wow, panie kolego. Piękny ruch został zagrany, ale myślę, że to nie jest problem. Mamy szacha. Tak. Mój goniec na pewno jest przyjemniejszą figurą. Jak tu mi zbije, tu bije, tu bije, no to wieża. Tam jest koniec partii praktycznie. Zobaczcie, to nie zostało rozwinięte. Szczególnie skoczek. 27 ruchów. Tak sądziłem, że tak zagra. Tak wrzucić? Może zbić? Dobra, zbiję to. Tak zagrajmy. Tu trzeba trzymać ten punkcik. Skoczek wszedł od razu. No tak. Tak jakby się kamień trochę rozbrykał. Tutaj. Znaczy, zawsze mogę tutaj zagrać. Tak i tu ewentualnie. Słuchajcie, tak zrobię. A, hetman tu wchodzi jeszcze. To wtedy tam może jest bicie jakieś ciekawe. Z hetmanem. Tam pozbijam pionki jakieś wstępem. Prowokuje strasznie, ale słuchajcie, przecież ja tutaj mogę zagrać, a tu mi bije. Może tak. Bicie, bicie, hetman G4, król F2, bicie tu. Królem będzie jeździł. Dobra, tak zróbmy.
proszę o szachy za darmożkę. Tak, mój drogi przeciwniku, zagrywasz sobie. No, szacha dajmy. Dobra, może tak w ogóle. A, mam czas. Czemu nie? Matów tu nie ma, wieża trzyma. Zawsze hetman C8, tutaj C3 możliwe. Ewentualnie taki szaszek. Trochę więcej czasu. Aha, no to teraz mam taki ruch chyba. Tu. Dajmy szacha najpierw. Okej. A, chyba tu mam teraz bicie. Potem tam. Chyba jest takie bicie, tak. Dobrze to przeanalizowałem? Chyba tak. Jest siatka matowa na jedynce, więc mogłem zbić tutaj pioneczka. Aj, szachuś, coś jednak zauważyłeś. Coś tam jednak zauważyłeś. No dobra. To na pewno jest wygrana pozycja, tylko to trzeba jeszcze oczywiście udowodnić. Dobra, zagrajmy bezpiecznie, no. A tutaj wisi, no to nie ma chyba znaczenia. Znaczy ma znaczenie zawsze jakieś tam. Ale tutaj możemy dać szacha. Okej. Okay. No zbijmy, jeden pionek tam mi kariery nie zrobił. Mam nadzieję, że tu nie podstawię żadnych łapek. Po prostu na materiał. Tu oczywiście pionka jeszcze mógłbym wziąć. Tak, mogę zagrać również, ale to chyba wezmę pionka tego. Zwiążemy. Hetman stoi bardzo dobrze. No i króla podciągnę, tak. Tutaj muszę pionkami maszerować powoli. Oczywiście końcówka jest jeszcze złożona. Dużo się może zadziać, ale pozycja jest na pewno lepsza. Szacha dajmy. Ale z powrotem jakieś tutaj szachy trzeba wykombinować. Dobra, może tak. Uważać. Aha, mata chce mi dać. Dobra, zagrajmy tak. Są jakieś szachy z odsłony, wieża wisi. Król zawsze ma ucieczkę. Ewentualnie król H8. Dobra. Teraz ja będę tutaj, panie kolego, szachował pana. Tutaj hetman E7 po król A3. Hetman E6 też jest możliwe, bo grozi mat. Aj, tu jest szach, ale to nic, na szczęście nic się nie dzieje jeszcze. W ogóle tak chyba mogę zagrać. Zagrajmy F6, tu królem uciekam, szachów nie ma żadnych. Jakieś są, ale tu król zwiewa. A tutaj też groźby są bardzo potężne. A szach jest tutaj. Kurczę, jednak się dałem zrobić. Dobra, grajmy tak. Tu się wszystko broni. Kurczę, Felek, no. Oj, szachuś, ale przeginasz. Dobra, tu będzie chyba bezpiecznie w miarę. Aha. No jednak daje szansę przeciwnikowi, niestety.
Kamera tu jest już, okej. Okay. Czas dodawany, więc jest dobrze. Tu już wystarczy względnie dobre ruchy porobić. Kamil jeszcze ze mną tu grałem. Pewnie już chce czasówkę jakąś tam skończyć. Ok, mamy jeszcze mamy grę. No to jedziemy. D4 znowu lecimy. Ale końcówka była emocjonująca, muszę przyznać. Znowu to samo. Dobra, Kamil bije. No tak mnie tutaj junior nauczył, to tak muszę grać. No. Tak się chyba gra. Koniec E3 zagrać. Próbujmy. Oj, to może być przegięcie F5 jakieś grozi. Może nie. Krótka, jak będzie. No dobra, bronimy. No myślę, Kamil też jest szczęśliwy z tej pozycji. Dobra, uciekamy delikatnie. Pytanie, co dalej? Jak grać, jak kontynuować tą pozycję? Dobra, koń do centrum, tutaj grozi B4. Pewnie A5 zagra, znając życie. Hetman F2 wrzucimy. Nie zagrał. Tu. Ok, idę na to. Idę na to, proszę pana. Jeśli skoczek A6, to hetman D2 bronię tutaj, bronię tutaj. On raczej zbije. Ja zbiję. F5, hetman, zbije do końca wymiany. Może ma lepszą? Niekoniecznie, zajmę linię, ten pion może padnie. No tu się w każdym razie dzieje jakieś sztuczki, potem na G5, już widzę mata na H7, słuchajcie. Ja no trochę żartuję oczywiście, no, ale coś tam już świtało oczywiście. No dobra, ta poza na pewno jest cacy, tylko oczywiście jak zwykle kwestia, jak dalej, nie? Nie. Panie szachuś, nie tędy. Tu będzie strzał. Że tak? A, zagrajmy. Jakieś tutaj strzałki i tam. Spróbujemy. A5 jest możliwe. Będę musiał tak. No właśnie. Tutaj maty grożą. Zagra tak. Czy lecieć na ostro, czy nie na ostro? No. Słuchajcie, lecimy na ostro. Czy tutaj tak mogę zagrać? G6 raczej musi. Albo i tak. No jeśli skoro tak, no to zapychamy tutaj. A tu podstawiłem. O, właśnie. Chociaż może to jeszcze nie jest najgorzej. Ale podstawiłem. Tutaj. Zbijmy tak. Pion podstawiony. Niedobrze. Tu też podstawiam świadomie. Tu jest szach, ewentualnie z pionki rozdwoi. Takim ruchem chcę się popisać. Ewentualnie pionka wziąć. No, nie wiem. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Pionka nie mogę ujrzeć. C8. Na pewno czarny oddech ma duży. Konie E6 jest bardzo dobrym ruchem. Na pewno. No tak. Dokładnie. Niestety nie wygląda to dobrze. Tutaj jest przegrana strategicznie. O, dokładnie. To jest wtopa. Tam jeszcze coś spróbuję. Aha, skoczek to jeszcze tutaj mam ruch taki. Nie. O, właśnie. Odbił dlatego pionki. Racja. Skoczek D4 grozi. Tak
Zagrajmy. Skoczek D4, goniec F7. Okej. Wezmę to. Wezmę to. Tylko chyba nic z tego nie uzyskam. Goniec jest lepszy, wieża D2 jeszcze jest. Znowu latam bez piona. Znowu pionki są na białych polach. No niestety. No i tak wyszła lepsza wersja po tej podstawce pionka niż mogłoby być. Lepsza wersja dla białych oczywiście. No tak. A tutaj, tu, bicie. Coś się dzieje? Spróbujemy. A, jest taki ruch. Ale paskudne posunięcie. Krzysztof, co ty zagrałeś? Właśnie. No i co teraz, szachuś, zrobisz? Możesz się poddać. Czy tak zagrajmy? No H6 oczywiście, ale tak. Szkoda, że ten goniec tutaj jest, niestety. Pograłem jak Cajmer, ale on w ten sposób gra? Dzięki za followa. Dokładnie. Dzięki serdeczne. No właśnie, prosta gra. A taki jeszcze ruch mam. No to nie zmienia faktu, że i tak jest bardzo ciężko. Dokładnie. Nic to nie zmienia. W topa jest. Dzięki. Pozdrawiam. Dzięki za follow. Oj, w to pensja, no. No nie, no w topka. Dobra, no. Mamy Kamilu jeszcze jedną partię na tym tempie. Jednak Kamil się rozegrał. Zmobilizował. Okej, koń F3. Dobrze, zagrajmy C5. Akcja, myślę, przyspieszy już niedługo. Bo się zmieni tempo gry. No tu z Kamilem sobie spokojnie, widzicie, sobie przestawiamy figurki. Podstawiłem tutaj, a nie podstawiłem, bo jak bije, to bije gońcem. Wow. Jaki fart, można by powiedzieć. No tak, ale w ogóle nie zwróciłem uwagi na takie posunięcia. Już na takie łapki to dawno się nie złapałem, więc też z głowy takie rzeczy wychodzą. Znaczy nie przychodzą do głowy, może w ten sposób. Pytanie, czy skoczek D2 to wieża B8, czy wymienić gońca? Przepraszam najmocniej. Może wieża B8. A, witam cię, Konrad. Cześć. Nie, no taki ranking liczbowy to nie ma znaczenia. Ale jakby tak porównać do klasycznego rankingu, to tak. Tu już 2500 daje arcymistrza. Trzeba tylko mieć trzy normy wykonane. No, Kamil się zamyślił. Minuta mniej na zegarze, chociaż czasu jest jeszcze oczywiście dużo. No dobra.
W taki ruch trzeba zagrać, no wieża B8. Kamil szuka tutaj opcji. No tak, pionka bronić należy. Okej, okay, idzie tutaj po mnie. Czy on tu po mnie idzie? Dobra, lecimy, F5. To my idziemy po niego. Nie wiem dlaczego, ale odnoszę wrażenie, że w tych królewsko-indyjskich schematach czarnymi jakoś mi, powiedzmy, lepiej idzie od Kamila niż on białymi. Nie wiem, może Kamil jest zmęczony, chociaż też właśnie Kamil tutaj ma swoje lata, chłopak, nie, Kamil? Nie no. Także, a zobaczcie, a wy nie widzicie bilansu, jakie mam z Kamilem na liczesie. 25,5 dla Kamila do 18,5. Więc ten bilans na pewno jest korzystny. Taki ruch w ogóle chyba jest możliwy teraz. Żeby tutaj trzasnąć. Czy to jest teraz możliwe w ogóle? Czy to w ogóle jeszcze poczekać z tym? Tak, tak. Tak, tak. Nie no, gramy. Jak mi się pomyślało, to tam gram w taki sposób. No bo tutaj biorę pionka. Tego ważnego pionka. I potem skoczka przerzucam. Wydaje mi się, że to jest dobre posunięcie. No dobra. Aha, tutaj i tego pionka broni. Zgoda. Wydawało się, że to jest dobre posunięcie. Ale mamy goniec E6. Wszystkie figury w grze. Jak on zbije, to jest to samo. Więc możemy poczekać. A teraz jest... Aha, tutaj opcja. Dobra, ale tego gońca może sobie wybić. Tak, tak, tak. Może tak w ogóle? A może tak, pewnie, że tak. No dobra, ja wiem, że tutaj jest bicie. Wiem, Kamilu, wiem. Tutaj wisi, dobra, zgoda. No ale nie masz gońca czarnopolowego. To tak nawet intuicyjnie na to idę. Co tu zagrać? Tutaj? Nie no, nie bardzo. Jeszcze tyle partia, tu się już zmęczenie wydaje we znaki. Powolutku. No cóż, nie mogę przecież oddać tego gońca tutaj z powrotem. Czy mogę? Nie bardzo mi się ten pomysł podoba. No bicie to bije tutaj. Skoczek bije, skoczek. No dobra, dobra. Powiedziało się A, to trzeba powiedzieć B. Skoczek na pewno odbije. Ja odbiję. Jeszcze mam skoczek C3 na końcu. Może coś podziałam i koń E4. No może coś. Zwariowana pozycja, struktura pionków gorsza, więc to może przeciwnik wykorzystać. W ogóle jaki jest wynik? 5 do 4. No to łatwo nie będzie. Łatwo nie będzie, moi drodzy. Ale ważne, że są jakieś punkciki. No, jeżeli nie weźmie piona, to zaraz C4 wrzucę. I... Dzięki, Pao. Serdecznie pozdrawiam. Dzięki za followa. Aha, on nie może bić, bo jest skoczek C3, tu wisi wieża. Szachuj, znowu ci przypadkowo coś wyszło. Niebywale ciekawe tutaj się układanki ułożyły. To jest ostatnia partia na tym tempie. Tak jeszcze masz, panie Kaldasie. Tak, tak. Skoczek C3, wieża bije tu. No właśnie, są sztuczki. No ale Hetman D2 jeszcze jest, tak? Ale sztuczki są. I teraz pytanie, czy... No on musi tutaj. I teraz tak, albo bije tutaj Hetman i będę miał jakość więcej, albo zbijam tutaj i trzymam pionkę i mam jakość więcej. Zbijam tutaj i mam pionka więcej, tak. I trzymam tego pionka. Tak, tak. To jest lepsza na pewno wersja. Pionek będzie tu mu bardzo, bardzo przeszkadzał. Zgoda. Tutaj jakieś próby. To chyba hetmana trzeba dorzucić do centrum, do pieca mówię. Tak, żeby figury grały wszystkie.
Tutaj zbicie. Może. Bardziej mi się podoba plan tutaj, żeby pionkiem iść do góry. No to teraz muszę iść pionkiem do góry. Żadnych szans hetmanowi nie damy na B3. Ok, no tutaj są jakieś opcje. Muszę tak. Dobra, Kamil szuka jakiejś opcji, ale tu myślę, że nie ma. Wzmocnijmy to takim posunięciem, żeby pionka bronić mocniej. To myślę, że tak, trzeba zagrać dosyć prosto i pionkiem maszerować. Jeszcze goniec F3 jest. Goniec E2. Tak, takie ruchy widzę. Tak. Tu nie można, bo tu. Przepraszam. A, można, co ja mówię. No ale taki ruch. On bije, ja biję, on bije. Nie chcę mu dać szans żadnych przede wszystkim. Jeszcze mam czasu sporo, więc spokojnie, szachusiu, pomyśl, nie śpiesz się. Tak, powiedzmy, on wróci gońcem z powrotem, nie? No teraz tak. Teraz to już ma sens. Oczywiście goniec D1, no wymiana hetmanów. Aha, tu podstawiam tutaj. Lecimy z hetmanem. Chociaż król G7 chyba było spokojniejsze. Ok, i wieża. Aha. Skoczek F3 znowu jest. No daje szansę przeciwnikowi niepotrzebnie. Że B2 tutaj kontroluje, przede wszystkim to jest ważne. Grozi taki ruch. Mariancello, o wynik pytasz. No tutaj wynik chyba jest widoczny. Mam nadzieję, że to już dla kibiców jest lepsze. Tutaj zagrałeś, ok. Wieża D8, muszę tutaj. A cały czas tutaj zagrywa. No kurczę się. Na to łapię niepotrzebnie. No muszę królem zwiewać. No i daję jeszcze mu szansę jakieś, no. Lecę wieżą. Skoczek F3? No nie mówcie, że tutaj jeszcze tej partii nie wygram. Tak. Trzyma się chyba wszystko. Dobra, będzie. To tutaj jeszcze przygwoździmy tutaj pionka F2. Zawsze warto. Nie... A, było bicie tutaj na D3 po prostu. Słuchajcie, ja już nic nie widzę. Gram C2, nie wiem. Po prostu dostałem oczopląsu. No zasuwa pionek, ok. Bierze 1, bierze D1. Bierze D1 na pewno. Oret! Słuchajcie, no podstawiłem pion, wieżę. No co jest? Nieprawdopodobne rzeczy, no. Nieprawdopodobne rzeczy się dzieją tutaj w tej partii. No to teraz mam w trąbkę i to z takiej ogromnej przewagi. No niebywała sprawa. Ojej, następna wieża. Totalnie wygrana pozycja, no. Dobra, no mamy 5-5, no. Niestety, bo taki gol samobójczy tutaj w ostatniej rundzie, to aż wstyd. Kamilu, jedziemy dalej? No, dypson, no, oddałem dwie wieże. 12.45, ok. Moi drodzy, w takim razie 20.45 lecimy z kolejnymi rundami. Dajcie nam dosłownie 5 minutek. Za chwilę do was wracamy. Tak jest, masz rację, Mariancello. Żeby wygrywać, tylko wygrane. Zaraz do was wracam. Dajcie mi sekundkę.
Już do Was wracam, już do Was wracam. Ajajaj, ale słuchajcie, dostałem teraz bramę, nie? Niesamowita sprawa. No ta porażka to boli. No przecież to jest, aż sobie włączę analizę z ciekawości, ile komp pokazywał przewagi, no powiedzmy, nie wiem, w tej pozycji. No minus 6, pięknie, szachuś, no. Coś lepszego było, król G7, no proste ruchy można grać, król G7 oczywiście. Nie wiem w ogóle, słuchajcie, jak to wytłumaczyć, dlaczego gram tak słabo. Znaczy, jak zagrałem tutaj tak słabo, powiedzmy, tak? A C2 jeszcze było, no tak, bo tutaj na C1 hetman. No to nie widzę prostych posunięć po prostu wygrywających. Po prostu nie widzę prostych posunięć. Konie 1, tak, sprawdźmy, czy gdzie ja się tu jeszcze pomyliłem. Już tutaj minus 2 tylko. Chociaż to też jest totalnie wygrana. Wieża A2, tak. No wieża D3, no przecież nie widziałem prostego bicia tutaj. Że tu można się załamać, no. O, to nie zmienia faktu, że dalej jest wygrana. Wieża A4. A ja tutaj. No nadal wygrana. Król, tak? Tutaj. No dobra. Minus 8. Wieża A1. No nie widzę prostego związania. Dlaczego ja tego nie widzę? Muszę sobie trochę ponarzekać, wybaczcie. Coś niesamowitego. Tak, no i plus 4,5. No dziękuję. No nie widziałem. No tak, nie ma co patrzeć. Dobra. Zapominamy o tej partii. Było, minęło. Może spróbuję jeszcze tutaj przeczytać Wasze komentarze. Jeszcze są 2 minutki. Niecałe. Zdążę. Cokolwiek tutaj. Mamy 5-5 z Kamilem po pierwszych 90 minutach. Ktoś tu się witał. Kruci się witał. Zibi się witał. Mówicie tutaj ruchy. Wieża F7 może. Dlaczego noszę czapkę? Już odpowiadałem na to pytanie. Chciałbym pozdrowić prezesa klubu szachowego Hetman Pioniera Kętrzyn, którego dzisiaj spotkałem. Przy okazji pozdrawiam drugiego najlepszego szachisty z Kętrzyna. Spoko, spoko, prosto na niby. Bicie na B2 i brałeś wieżę. No możliwe, słuchajcie, no słuchajcie, to się zawsze łatwo patrzy, jak się patrzy z boku. Strzelcu, witam cię serdecznie. Dobra. Kamil już jest gotowy. Jest godzina, dobra, 20:45, jedziemy. Jedziemy i ciśniemy dalej. Szachy trochę będą teraz szybsze. Mamy 3 plus 1. Ok, zagramy E6. A, zrzuci mnie 4. Będę musiał grać francuską, ale się wkopałem. Nie, no dobra, tutaj bije. Kamil chyba jest tutaj przygotowany. Ja zagram sobie po prostu w taki sposób. No na pewno nie jest to najlepszy wybór z mojej strony, ale remis z czarnymi, chociaż... Remis, nie remis, wynik jakiś trzeba zrobić przyzwoity. Tutaj na B5 nie chcę puścić. Tak, tego gońca chcę. Tak, weźmiemy tutaj. I kulturalnie zagramy hetman A5, chociaż tutaj mam problem. Muszę się z tym problemem jakoś rozwikłać. On nie może gonić. E5? Wtedy? Tak, wtedy E5, goniec G4. Dobra, E5. Tutaj nie przechodzi, mam goniec G4. Czy Kamil przeoczył taką prostą taktykę? Właśnie, panie Macieju Mariancello, wygrywać wygrane i będzie dobrze. Dobrze mówisz, jakie to święte słowa. Żeby szachiści w swoim życiu wygrywali wygrane pozycje, to mieliby na pewno o wiele, wiele większe rankingi. Trzask. No jest wtrącenie, ja rozumiem, że są takie posunięcia. Grajmy jakiś taki ruch. Wieża E8. Ok. Jest jakoś więcej za piona. Powinno wystarczyć. Tu jeszcze były takie posunięcia. Skoczek G4. Nie widzę takich prostych ruchów. Zresztą szachuś, czemu ty się śpieszysz? Spryciula, spryciula. Bo jak zagram hetmanem tutaj, to on mi tutaj zbije. A, łapie, łapie na łapki. Dobra, zagrajmy tak. Chyba tu nie podstawiam niczego. H6 jakieś wrzucimy? H6 się zawsze jakiś przyda, no, słuchajcie.
Nawet tak zagrał. No, wybić trzeba. Okej, okay, H6 zagrajmy szybko. Dobra. Tutaj tak. Bo inaczej koń F5 dostanę. Aha, taki jeszcze ruch jest możliwy. I on nie może zbić tam, bo jest mat. Ale koń F5 jest też możliwe. Dobra, tak gramy. No i trzeba taktycznie uważać. Bardzo, bardzo. Tutaj bronię się od mata, koń F5. To król H7. Chyba tak, chyba tak. Gdyby zawsze wygrywało się pozycje wygrane, to szachy straciłyby sens, swój urok i emocje. Racja. Panie Dybsonie, ma pan absolutną rację. Wszyscy mamy rację. Słuchajcie, szachy są tak nieprzewidywalne, że co się nie powie, jakiegoś zdania względnie mądrego, to wszyscy mamy rację. To tutaj mam chyba taki ruch hetman G4 prosty. Chyba hetmany wymieniam i będzie po zabawie. No już tej partii przegrać nie mogę, słuchajcie. No nie mogę. Tutaj cuda musiałyby się dziać. Mam dużo czasu, spokojnie, szachuś. Powolutku, powolutku. Aha, zepsuł mi strukturę. Okej, okay, dobra. Zgoda. To jest jeszcze jego jakaś szansa. Kwestia właśnie techniczna. Gońcem tutaj bym chciał zbić. Dobra, zbiję tego jednego skoczka i lecimy z szachem. No to jest kwestia techniki oczywiście, której mogę w tym momencie nie posiadać aż takiej mocnej, ale królem podejdę. F4 chyba zagra. Nie. Do góry? Pójdziemy do góry. I pójdziemy do góry. Po prostu. Może nawet tak, a nie tutaj skoczek F3. Trzeba uważać to jeszcze tak. Tutaj chcesz zagrać. A tu bym podstawił. Ojojoj. Do góry. Skoczek to wieża E7. I pionkiem do góry. Z góry będę tam mógł jakoś. Ojej, podstawiłem? Nie no, podstawiłem jak nic. Fatalnie, Krzysztof, fatalnie ci to te granie idzie. Wezmę chociaż jednego piona. Tu chyba.
No i przegram tą pozycję za chwilę. Słuchajcie. Haha, no pewnie, że przegram. Masakra. Widzieliście właśnie fantastyczną realizację przewagi. No wybił mnie kolega trochę z rytmu, nie ma co, trzeba się skupić. Nieźle pograłem, nie? Przyznacie. A, to koń G4 jeszcze. No, to nieistotne. Masakra. Masakra po prostu. W ten sposób przeciwnik traci respekt do mnie. No, taki ruch jeszcze mam. Jak będzie tutaj, to tutaj zawsze ucieknę. Król D8. Tak, zagrajmy tu, przerzucimy gońca. Trochę szybko gramy, prawda? Jakoś trzeba sobie radzić, tak? I tu przez F4 będę próbował kombinować. Chociaż wpuszczę wtedy tę figurę. No właśnie. Dużego wyboru chyba nie mam. Dobra, jedziemy, jak się powiedziało, a. No ale to jest chyba dla niego też dobre zagranie. Tak coś czuję, że to jest słabe zagranie moje. No właśnie. Dokładnie. Takiego gońca już teraz oddaję. Strategicznie stoję bardzo źle. No, Kamil złapał wiatr w żagle, ewidentnie. Prostu gram słabo, tak trzeba zagrać. Słuchajcie, czyli tak, 20:45, 21:45, tak to będzie się kończyło. Okej. Okay. No, powinien mieć tu ze dwa punkty więcej. Tak, taki ruch był możliwy. Niestety. Przeoczyłem. Taki mam strzał. Aj, goniec pije. Szachuś. Przegrana. No to jest przegrana partia. Okej, okay, wtopa. Niestety, Kaldas się rozgrywa. No, jedziemy C5. No, takie zwycięstwo by się bardzo przydało, bo się robi niebezpieczna przewaga ze strony przeciwnika. No grajmy figurami, nie będziemy się tutaj patyczkować. Dziwi mnie, że Kamil gra tego typu debiuty, takie stosunkowo remisowe otwarcia. No ale na mnie to może wystarczy. Wieża E1, hetman C7 lub goniec D6 może jest lepszy. Hetman C7 jednak spróbujemy.
Już nawet długa wchodzi w grę. No długa nie. No nie ma roszady. Kamil na pewno próbuje coś tutaj zamieszać, żeby mnie oszukać. Takich ruchów zagrywać nie można. No tak, zagrajmy, żeby potem mieć tutaj ewentualnie ucieczkę. No właśnie. Tak szybciutko. Bicie tu pionkiem. Nie mam roszady, to mnie boli. Zawsze tu z tą roszadą zostaję. Jak już roszadę zrobi, to zrobię, to może być dobrze. Nie damy mu tej przyjemności. Tak, jeszcze spróbuję. Tak, tutaj są takie pułapeczki. Widzę, widzę. Teraz widzę. A, koń A5 przeoczyłem. Wrócę z powrotem wtedy. No dobra, w końcu trzeba zrobić tą roszadę. Będą różnobarwne gońce, to też mi w zasadzie odpowiada. Zawsze to trochę bezpieczniej. Prosty plan. Nie przepcham tego pionka. A co tam? Spróbujemy. Tu zawsze leci. Może jakiś lufcik trzeba delikatny zrobić. Coś w tym rodzaju. No lufcik, lufcik by się przydał, panie szachuś. Nie wiem, czy to jest dobry rodzaj lufciku. Tutaj wieża wchodzi. Właśnie. No nie, to na pewno nie jest już dobra pozycja. Muszę tu się nastarać o remis. No coś forma spada, słuchajcie. Spada coś mi forma. Piękny początek, 4-1. Trzeba było to na ścianę powiesić i koniec. Nie no, oczywiście. Mecz do łatwych nie należy, bo to powolne tempo i tak dalej. Trzeba mieć kondycję złą. Jakoś tu spróbuję się po prostu wybronić, ale król F7 już poszło niestety. Mam D5. Kamil czeka na mój ruch. Nie mam pomysłu. Może tak. Aby to nie była przesada.
się, mało czasu. A, Hetman H6 jeszcze jest. Nie widział. O, rety. Nie wiem, słuchajcie, gram tak, już nic nie widzę. No właśnie. Dwie sekundy. O, rety, 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 rety. Sekundy. Trzeba grać szybko. Dobra, jest. Na szczęście już się bałem o los swój w tej partii. Tym razem miałem trochę szczęścia. Okej, jedziemy. Bije. A normalnie zagrałem, może w ten sposób, tak spokojnie. No tak, no i znowu ja gram to co Kamil, czyli takie szybkie wymiany. Ale przynajmniej mam szybko zrobioną roszadę. To jest ten plus tej pozycji. Jeszcze chyba trzeba było A5 rzucić za chwilę. Nie, nie można. Dosyć symetryczna może się wydawać nudna pozycja, ale... tak, zagrajmy. Skoczek B3 jest tutaj. No dobra, koń D2, bronimy te pola, koń F3, takie plany, goniec F3, przepraszam. I jakoś to utrzymamy, no pozycja symetryczna, znaczy prawie symetryczna. Czy ja jestem smutny? Nie, słuchajcie, skupiony, skupiony. Smutny absolutnie. Też, słuchajcie, zmęczenie robi swoje, prawda? No... Tu, a to nie, 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 tutaj takie buty będą. No ale wymienię te hetmany, wieża E1 zagrajmy. A, tutaj jest strzał na E3, kurczę felek, podstawiłem dwie figury za wieżę. No właśnie. No i to nie jest dobry, niestety, nie jest dobry deal dla mnie. Wygra na czarnych oczywiście. I to bardzo szybko, w ogóle bez pomyślunku. Prosta taktyka, róbcie zadania, słuchajcie. Do siebie też to mogę powiedzieć. No teraz Kamil zaczął dopiero myśleć. Dlaczego dopiero teraz? No spróbujmy coś tutaj oszukać przeciwnika, jakoś tak, coś tam bronić trzeba. A wieża E7 mogłem zagrać. Tutaj, tu, no może niekoniecznie, dobra, jest ok. Znaczy nie jest ok. To już jest dogorywanie, dobra, B5. Z nadzieją zbicia pionka. C4, tak, gramy, tutaj zagramy. Tak. Aha, bierze C1, skoczek.
I co dalej? Jest wygrana? Tu. No, nie mam innych ruchów. A, okej. Okay. No, rety, 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 rety. Ja już piszę wynik. Chwilę się uspokoję, niestety. Kali mnie tu jedzie. Ale on się nieuczciwie nie poddał w totalnie przegranej. No widzicie, co za przeciwnik? On się nie poddaje. No słusznie. Dobrze, gramy C5. Gambit Mora, C3. Kamil się orientuje w ogóle w tych pozycjach? Nie sądzę. Aha, jednak się orientuje. No dobra, to jest takie typowe uderzenie, ale tu nie muszę oczywiście bić tego, mogę tak. No Kamil szuka łapeczek, komfortową sytuację, ma dwa punkty przewagi, ale jeszcze mamy sporo czasu. Dobra, szachuś, skupiaj się, bo niedobrze to wygląda. Aha, zmusza mnie do tutaj pewnych działań typu bicie. Że C8, goniec B6, hetman D7. Tego typu ruchy trzeba niestety grać. Trochę mnie tu zamknął. Zmusi mnie do tego bicia. W gorszej wersji, niestety. No tak. Odbiję. Zdążyłem zrobić roszadę, jest sukces. Ale miesza, ale miesza. Dobrze miesza. W końcu będzie musiał to wybić. Nie wahał się ani chwili. Myślę, że końcem. Nie, tutaj pionek leci. No to na pewno nie jest dobra sytuacja, ale. Okej. Okay. Tak, to goniec. Bicie, bicie. No dobra, gram. Najwyżej będzie remis, bo czuję, że tutaj no nie mogę tego przegrać, jak on zagra goniec F5. No muszę bronić w ten sposób, że G8. Widzę, moi drodzy, jesteście również skupieni, nikt nic nie pisze. Solidarnie tutaj z szachusiem. Ciężkie są teraz chwile, więc trzeba walczyć. A widzicie, niby gramy turniej, znaczy gramy sobie mecz towarzyski, a emocji trochę jest. Mimo wszystko. No dobra, bierze G8 szybciutko. Dzięki Łukasz za followa. Wieżą chyba muszę uciekać. No muszę uciekać wieżą, wtedy mam E5. Muszę tutaj bronić, wieża G7. Spoko. No dobra, to tak od razu. Niech on bije mi tu. Jeszcze jakoś tam będę z tymi gońcami żył, miejmy nadzieję. Jakiś F5 może jest ciekawym ruchem.
Naprawdę tak zagrałeś? Nie wiem, czy ja czegoś tu nie widzę. Tutaj wezmę pionka. Czy wziąć to gońcem? Gońcem wezmę. No jedyna moja nadzieja w tym momencie to jest tu? To tutaj biorę. A, hetman F8, ale mnie załatwił. Ładnie, Kamilu, tego nie widziałem, uczciwie mówię. Tutaj, żeby pionka troszeczkę naruszyć delikatnie. Wow, hetman F8. Wow, tego posunięcia naprawdę nie widziałem. Nieźle. Czapka coraz wyżej. Tak. Myślenie trzeba włączyć jakieś. Ile jest w ogóle? 6 do 9. No nieźle, nieźle. Zaczęło się wyśmienicie, ale to już historia. Co w takich ciężkich sytuacjach, powiedzcie, jak grać w takich sytuacjach, jak reagować w ogóle? Dzięki Patryku, dzięki. No tutaj, to tutaj. Tutaj. Okej, ryzykujemy. Ryzykujemy, nie ma co się pieścić. Co nam już pozostało, jak nie ryzyko? A w ogóle ciekawe zagranie jest po hetman B2, ciekawe chyba zagranie wieża B1, bicie tutaj. A jednak tu się zdecydował, dobra. No to na D2 wracam, tutaj już bić nie może. Ok. Jednak nie zbiję tej wieżyczki. Powstrzymam się od tutaj tych szaleństw wszystkich. Ważne, że goniec jest zablokowany. Teraz kwestia jak się dostać, czy przez H4 próbować? Może spróbuję. Próbujemy H4. Lekko nie ma. Jak jest tego typu struktura pionków, jak tu jest wysunięty pion, to przez H5 można fajnie atakować właśnie, żeby tu naruszyć jeszcze słabość wytworzyć u przeciwnika. Chociaż zawsze koń F8, a to jest zawsze, no właśnie, to jest zawsze cofnięcie figury. No będziemy oczywiście męczyć tutaj. Taki ruch może będzie możliwy. No, wycofuję figurki. Boi się. Boi się, niech się boi. Czy tak grać? Dobra, zagram tak mimo wszystko i od razu G4 pocisnę. Spróbuję go po prostu tu powiązać. No, Kamil się gubi, Kamil się gubi. Kamil nie jest w najlepszej formie w ogóle, a i tak mnie tutaj ogrywa, słuchajcie. Widzę po jego ruchach po prostu, że jednak najlepsza forma nie jest u Kamila. No, ale ja muszę tutaj po prostu lecieć pionami do góry, to nie ma wyjścia. Tu się wszystko trzyma, jest pełna kontrola. Tak i tak. I tam B5 jakiś wrzuci na pewno na aferkę. To jest właśnie. Kamil taki jest. Dobra, tak gramy oczywiście. Będzie potem bicie. Tutaj idzie, dobra. Muszę się do niego dobrać jakoś, nie? Że tak, żeby skoczek miał oddech tędy. Aha, tu G5 i skoczkiem muszę tu wrócić. No nic, może nie będzie najgorzej. Dobra, C3. Nie wpuszczam skoczka. Na D4. Nawet tak zagrał.
A to jestem lekko zdziwiony. Tutaj mi się chyba chce. Lecimy z tematem. Nie ma co. Lecimy z tematem, niech się męczy. Jakaś wieża F1 jeszcze. A zdziwił mnie tym posunięciem. Nie wiem, co on tutaj widzi. Rzef 1 szybko. Tutaj na tego piona muszę uważać, żeby znowu czegoś nie podstawić. Okej, okay, tak. No idzie, idzie do defensywy ewidentnie. No to my kolejną figurę, goniec C1, tu trzymamy. Co dalej, panie Zielonka? Dobra, trzeba coś tutaj rąbnąć. Taki ruch mi chodzi po głowie. Skoro taki ruch mi chodzi po głowie, to trzeba go zagrać. Jakby tym pionkiem, no właśnie. Mogę bić wieżą tutaj oczywiście. No zbiję. Nie, bo on mi zbije na C1. No właśnie, kurczę blade. Może tak wzmocnijmy. Ale takie poświęcenie piona zawsze, zawsze... A, tutaj już leci. Kurczę, no tak myślałem, że coś tutaj będę go powoli wypuszczał. No tak, weźmy tego piona. No, gdzieś tu go wypuszczam już niestety. A, w ogóle sekund jest mało. No i co? Muszę szybko grać. Kurczę. No tak już. Po prostu szaleństwo. Szaleństwo na kółkach. Ojej, puściłem. Kurczę, felek. O rety. No widzicie, jak ja kurczę gram. Totalnie wygrana pozycja i znowu w trąbę. No mamy D5, niech będzie. Kamil chyba zna tutaj teorię. Ja nie bardzo. Wiem, że tak się gra. No tak, no to już jest błąd, bo jest na D4 bić. Czyli im krótsze tempo, tym jestem gorszy, czy zmęczenie? Ciężko powiedzieć. No ale wydaje mi się, że im dłuższe tempo, tym mam większe szanse niestety z Kamilem akurat. Nie to, żeby tutaj mu coś odjąć, ale Kamil w blica i te sprawy wymiata. No, była wygrana, prawda? Dobra, grzecznie tak zagramy. Ojejku, dobra, pozwalam ci tego gońca trzasnąć już po prostu, aby rozwinąć figury. Słusznie, słusznie, że nie bierzesz. Daję, to biorę.
Wiecie co? Wezmę tutaj, sobie poświęcimy. A mógł gońcem na G5 zagrać. Jakiś goniec D6, spróbujemy jakiś ataczek zrobić. Ojej! Nieźle, szachuś, nieźle. Bez komentarza, panowie i panie. No pewnie tak, no to trzeba spokój zachować do ostatnio, ale wiecie, no tak to jest w meczach. Niestety ktoś zdobędzie małą przewagę i już się robi, że tak powiem, nieciekawie, tak psychologicznie powiedzmy, tak. No nie jest to niestety łatwe. No nie wierzę, że ta pozycja jest jakaś zła dla białego. Po prostu nie wierzę. W to zagrajmy H3. No i zagrajmy G4. No i tak. No i tutaj. Panie Kamilu. No i cyk. No bije tym. I co? Czarne są tutaj zadowolone? Wygląda na to, że są. Spróbujemy coś poatakować. Ha, koń H5, koń jest. Jest koń H5. Widzę fajną łapkę, wieża B7, hetman C6, król D2 i wieża B1 grozi. Więc koń H5 może pan zagrać. To już nie przechodzi, bo skoczek na B6 się zasłania, ale jeszcze pomyślę. Szkoda, że nie mam wieży już w zapasie. Bicie, bicie tu. Nie no, nic takiego niestety nie przechodzi teraz. Tak? A teraz to może przechodzi. Bicie na B7, król, hetman. Nawet wieżą mogę teraz zagrać. Hetman tu. Wiecie co? Chyba na B7 jest strzał. Hetman C6. Król A7. Wieża B1. No tak, to musi przechodzić. To po prostu musi przechodzić. Nie wierzę, że tutaj to nie przechodzi. Dobra. Aha, jest wieża B8 jeszcze. Dlaczego ja nie widzę takich ruchów? Znaczy się tak mogę zagrać. Kurczę. Pokaczałem. Chyba coś tu pokaczałem. Nie zauważyłem. Coś mi się tu pomerdało. Źle, trzeba było najpierw wieżą na B1 zagrać. Pewnie tak. Damy szacha. Wieża B1. Ciekawe, co wymyśli. Bo tu wieża B5 jest jeszcze taki bardzo sprytny ruch. I wieża B5. Nie można się skoczkiem ruszyć, bo hetman bije. A grozi mat. O, może, może. A wieża B6? To bije. O, tak. Chyba coś wyszło mi w końcu. Przyznam się, że nie widziałem tego ruchu, jak biłem na B7, ale chyba tu jest dobrze. Chyba tu jest dobrze. No, panie Kamilu, no uczciwie tutaj wygrałem. No, nie przedłużajmy. Chociaż w moim wypadku masz prawo, jak mi dzieciątko płacze tam. Dzieciątko, nie płakać. Tata wygrywa teraz. Nie no, Kamil, proszę, no zaufaj koledze. No, bez jaj. No, tutaj bije. No, już nie dam mu wygrać tej pozycji. Ani dać jakikolwiek szans. Tak jest. W końcu punkt. Siódmy. Lecimy.
Kamil chyba nie ma za dużego doświadczenia w Sycylu, chociaż mogę się mylić. No kurczę, i znowu mi tam zagrał. No dlaczego to jest znowu to samo? Teraz już będę mądrzejszy, zbiję to od razu. Chociaż to jest chyba nadal coś, coś jest nie tak. To dlaczego mnie cały czas tutaj rąbię w tym samym systemie? No właśnie. Jest roszada, jest dobrze, panowie i panie. Jest roszada, jest dobrze. Szacha dajmy. Tak, tu bronimy. Zagrałbym tu, on tu. Zagram tak. Ja specjalnie jakość podwalam. Ciekawe, czy pójdzie na to. Ciekawe, czy na to pójdzie. Może myśli, że już jestem w tak słabej formie, że podstawiam wieżę, no, ale robię to świadomie. Nie wziął. Chyba słusznie. Potem już będzie gorzej, jak nie będę miał tego skoczka. Skoczka zachowajmy. A, w gorszej wersji. No ale bić nie może teraz, bo jest strzał, jest problem. No ale goniec D5 jest fantastycznym ruchem. Tutaj. Nie wygląda to dobrze. Słuchajcie, znowu nie wygląda to dobrze. Jak mnie tutaj Kamilek jedzie z tym G3? Ten wariant w ogóle nie jest groźny dla czarnych, tylko ja coś tutaj nie gram dobrego. Ale dobrze, no taki mecz zawsze pozwala potem zweryfikować te błędy. I wyciągnąć wnioski. Po prostu zajdę tą wieżą stąd, żeby już nie było niespodzianek. Tracę tu tempa niepotrzebnie. Może to jest jakaś, jakieś rozwiązanie, żeby tutaj zagrać. Kto to wie? Wynik 7 do 11 dla Kaldasa w tym momencie. Ale jeszcze mamy całe 15 minut gry na tym tempie, że tak powiem. W tym tempie. No pięknie, szachuś. Pięknie. Prosta taktyka. Dobra. Niestety wtopa. Znowu Kamil powtarza ruchy. No ja też powtórzę. Tamta partia była dobra. Czyli już jakieś doświadczenie mamy z tego wariantu, więc jak końce 7, to od razu się nie zastanawiam nad goniec G5. Co pan sądzi o tym, żeby zrobić Mistrzostwa Polski juniorów systemem pucharowym? ciekawe pytanie. Nie zastanawiałem się nad tym, szczerze mówiąc. Ale wydaje mi się, że to nie jest dobry pomysł.
Juniorzy muszą chyba grać normalnie według mnie. Dobra, chwila, przepraszam cię najmocniej, muszę pomyśleć, żeby tu gafy nie zrobić. Tak. Zmuszam przeciwnika do F6. Tu już pionek jest słaby. Jak się ustabilizuje pozycja w ten sposób, to może być dobrze. No tutaj się już dobrze czuję w tej pozycji. To już na pewno jest dobra pozycja. Wtrąci mi prawdopodobnie. Cały Kamil. Ale dobrze, dobrze. No wtrącone ruchy są bardzo silne. Muszę tak. Hetman B4. Tu. Czy ja nie biorę figury przypadkiem? Hetman tutaj. Nie biorę, ale prowokuje mnie do błędów. Może. Może tak? Grozi teraz C3. Ciekawe, co on na to. Aha. No to już wiem, co on na to. Czyli podstawiłem znowu. No może nie do końca, bo mam taki ruch jeszcze. A, podstawiłem, bo tutaj są widełki na końcu. Myślałem, że wieżę mogę zbić. Muszę skoczkiem zbić tutaj. No tragedia w ogóle, no. Kurczę, Felek. Tragedia. Kamil, nie słuchaj. Wybaczcie, że tak sporo narzekam niestety, ale to wiecie, no to jest frustracja. Nie wziął. On tego nie wziął. Niesłychane, ja bym dawno już wziął. Ok, idę tutaj. Taki ruch miałem. Dlaczego takiego ruchu nie zagrałem prostego F4? Gdzie ty się śpieszysz, szachuś? G5 jest możliwe, a to zawsze osłabia F5. Zagrał, dobra, F4 szybko. Szybko. Koń C4. Tutaj wszystko jest bronione. Tutaj strzał. Nie F6, to E5. Dobra, chyba teraz E5 też można, czy nie? Skoczek strasznie paskudny. Powolutku hetmana poprawiamy. Tutaj hetman na F2. Czuję, że Kamil tutaj już chce mnie taktycznie gdzieś oszukać. Oj, żebym się tylko w coś nie władował, na przykład w to. Dobrze gra, no, mój przeciwnik, trzeba przyznać. Bardzo dobrze. Ojej, no podstawiłem. Co ja gram? Aha, bo może tutaj. Ale nie, tu nic nie ma oczywiście, więc muszę odbić. Kurczę, co ja zagrałem? Szachuś. Ale wyglądało groźnie. Skoczek C4 jeszcze. No ale jeszcze walczymy, bo skoczek C4 tutaj wygląda dobrze. Tu jest strzał, a tu jest strzał. Jakieś takie sztuczki może powstaną. No. Bić muszę, wieża H8, król hetman tutaj, bo tutaj było. Zagranie nieprzyjemne. F5 jakieś groźne teraz może być. A tu? Dobra, wszystko widzę. Wszystko i nic nie widzę.
Tak. Żeby tu nie było niespodzianek. Jakiś koń F5 jest groźny. Niech się męczy. Jednak nie jest groźny. Cyk do góry. Skoczek C4. Muszę taki mieć ruch w zanadrzu. Oczywiście może wybić na D6 z remisem. Chyba to będzie najrozsądniejsza decyzja z jego strony. Dokładnie tak. Jeszcze popróbujemy oczywiście. Ale jest to remis, tutaj nie ma siły. O, jeszcze w ogóle przegram. Żeby było ciekawie. No tak, ja to jeszcze przegram. Oj, co szachuś grasz to naprawdę. Brawo, brawo Krzysztof. No, tutaj Kamil pokazuje mi, gdzie jest moje miejsce w tym wypadku. I widzicie, Kamil jest mistrzem FIDE, już prawie mistrzem międzynarodowym i gra, no skręcił się, gra dobrze, no. Nie jeden arcymistrz gra tak dobrze w internecie, powiedzmy. No, inna sprawa, że ja naprawdę gram słabo, ale to już takie moje usprawiedliwienie, powiedzmy, słabszej jakości. Wyczekuję. To też wyczekamy. Hetman E7. Mogą w ogóle zagrać szybko. Do 13 to chyba pogrom, nie? Mówiąc delikatnie. Koń H5, koń F4. Dobra. No i tutaj jestem pewny, że mam dobrą grę. Na pewno mam dobrą grę tutaj, słuchajcie. To jest, nie ulega wątpliwości. Tylko to trzeba jak zwykle wykorzystać. No lecimy jak po swoje. G4. Możliwe, że od razu G4 było dobre, ale chyba jednak pionek się przyda tutaj do odbicia. Wieża D6 jakieś wchodzi. Skoczek stoi nie za dobrze. Okej, okay, tutaj takie, tutaj się buciki ustawiają. Okej. Okay. Nie, ale lecimy, 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 bo jest atak tutaj na figurkę. Okej. Hetman G5, G3. Nie, ale mogę w koniec H6 jeszcze wrzucić. Bronić na H6. Aha, G3 tutaj nie zagrał, tak? Spróbujemy tak w takim razie. Plan jest prosty. Król H8, wieża H8. A, trzaśnie i muszę tym. Wieża D7, wieża E7, tu mi zbije na końcu. No właśnie, i znowu to są te podstawki, które niestety decydują o wszystkim. Musiałem pionkiem odbić, bo skoczek F5. Taki jest blitz, nic nie poradzimy.
O meczu w formacie 30 plus 15? O rety, to byłoby zabójstwo. To dwie partie powinniśmy tylko zagrać i po meczu by było. No, nigdy nie grałem takiego meczu. Tutaj zbił? A nie wiem, dlaczego tak zrobił. Ale zaraz, czym on zbił? Ja nie mogłem zdjąć wieży? Dobra, poszło. Za późno. Dobra, pakujemy się ostro, tak? Tutaj chcę zbić po prostu. No jest jakiś tam szach, tu bije. Hetmanem broni. Jakiś G3. No G3 jest mocne. No właśnie. A otóż to. No może tutaj zbić. Tak chyba trzeba zrobić. Czy jest jakaś rekompa? Tu się trzyma. Nie wiem jak na, nie wiem na jak długo. Wieża tutaj. Skoczek nie gra, ale jeszcze może coś się tutaj wydarzyć. F3. Jedyna nadzieja, żeby tak w ten sposób pograć. Dobra, tak. Dobra. Tu? Tak, idziemy tutaj się chyba trzyma wszystko. F3 skoczek. Powinno się trzymać. No zaraz, no to Kamil sobie tak pozwala naprawdę grać. Tutaj. Gdzie bicie? Nic nie widzę, słuchajcie, no gram. Okej. Ha, tutaj grozi. A nie, skoczek, szach. Co ja grałem w ogóle? A nie, dobrze, mata jeszcze nie ma, mam tutaj ruch. O rety. Mam taki ruch? No tak. Ho! Udało się. Dobra, Kamilu, teraz gramy 1 plus 1. Nie wiem, czy mnie słyszysz, to proszę, żebyś mnie zaprosił na 1 plus 1, tak? Co za partia. No i teraz zostało nam 30 minut tempem 1 plus 1. Gramy. 30 minut, czyli do godziny 21:47. No, szybki jest Kamilos. 8:13. No nie, no to ja bym musiał tutaj wygrać teraz chyba wszystkie partie, żeby zdążyć wyrównać cokolwiek. No nie będzie lekko, nie będzie lekko, no ale grajmy, słuchajcie.
Najlepsze jest to, że miałem 4-1 na początku. Dobra, powodzenia, Kamilu. 1 plus 1 to już trzeba coś tam suwać. Cały czas powtarza te debiuty, nie rozumiem tego. Zróbmy tą roszadę. Twardo broni. W ogóle co to jest za plan? Może gońca tu przerzucę szybko. No właśnie, jest lepiej, więcej czasu. 4, żeby nie było niespodzianek. A dobra, niech będzie. Robi swoje, prawda? Tak szybciutko. Ta wieża się uwolniła dzięki temu. Kamil naprawdę dobrze gra. Nie za wiele jakbym tutaj nie miał też do powiedzenia, tak to wygląda. Wszystko widzi. Z powrotem. No, oszukałem tu Kamila. Dziewięć.
No dobra, jedziemy. Nie wiem, czy to w ogóle przechodzi. Pewnie nie. A no właśnie. Sprzątam piony jak dają. Rety, tak. Jest wymiana hetmanów. Dobra. 10, gonimy. Ciągle powtarzamy te debiuty swoje, więc. Już mamy jakieś rozeznanie. Ciągle to samo. No dobra, bijemy. Okej. Lecimy tak? Wydaje mi się, że to jest dobrze. Struktura lepsza. Wieża E8 raczej musi zagrać. Tutaj skoczek A4 grozi. Już nie grozi. Tak, goniec F4 grozi teraz. Tak, no pionka po prostu. Aha, podstawiłem. Jak zwykle, nie wziął, dobra. Tak. Tutaj wisi. No i taka pozycyjka, ja wiem. Dobra. Bijemy to, tak. No, remis raczej. Jest to raczej remis. Tędy. Ale pograć można. Taki ruch jest możliwy. Był możliwy. O, rety. Nie, no to jest stopa, no co to, co ja zagrałem? Dzięki za follow'a. Kurczę, Felek, ale pograłem końcówkę beznadziejnie, totalnie remisową. Do której w ogóle gramy? Ktoś mi przypomni. Nie wiem, do której gramy. Niech mi ktoś przypomni, bo kurczę, straciłem rachubę, czy w ogóle mam jakiekolwiek szanse tutaj na zyskanie czegokolwiek.
tutaj idziemy do przodu. Okej. Niestety, kurczę, felek. Dobra, idę na to, no. Muszę na to iść. Tu myślę, że jest całkiem przyjemnie dla czarnego. Kieruk grozi. Tam wezmę pionka. Wezmę pionka, się nie będę tutaj szczypał i lecę do przemiany. No tak, zagram. Wiem, że możesz mi zbić. Ale tu jest moja jedyna nadzieja. Im mniej figur, tym się po prostu łatwiej liczy. Tak, spróbujemy jeszcze. Aha, tu i tak G5 może zagrać. Dobra, lecimy. G6 to z powrotem. Dobra, szybko, 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 szybko. Jak bije, to pionkiem. Tu nic nie ma wtedy. Okej, okay, tutaj? No dobra, tak. No tu nic nie ma, prawda? O kurczę. Może jest. No, chyba jest dobrze. Oj, kurczę, czas. O, rety, rety, ale podstawki. O, tu podstawka. Kurczę, felek. No partia była wygrana. Niestety myszka nie ta. No, jest niedobrze. Do 22 gramy? Nie, 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 nie. Chyba nie. Do 22 chyba 13. Tak, do 22 13, jak dobrze kojarzę. Zagraliśmy z Kamilem system Averbacha, ale zaraz, tu nie mogę. Nie mogę, do zbicia na E4. Prezent? Prezent. No ale taki prezent, że on się jeszcze nie poddaje. No to jest właśnie cały Kamil. No właśnie. Bronić. Wezmę to, bo po prostu ta figura mnie tak denerwuje. Zwiążemy szybko. Tak.
Może mat jakiś, coś w tym stylu. Okej, mamy 11 punkcik, więc nie jest najgorzej. A, się szybko gra, nie? To podwisa. No masz, Kamilo, masz. No właśnie, masz i wziął i się nie pytał. Red, red. Tak. Kamil ma lepszą, mój król jest bardzo słaby. Przeciągów jest strasznie dużo. Dobra. Weźmiemy tu pionka. No może jego teraz króla tutaj uda mi się zaatakować, co jest niewykluczone. Dobra. Spróbujemy tak. Szacha nie ma. To najważniejsze, że nie ma szacha. No tak, to jest Worenciusz. Ajajajaj, szach, 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 szach. Mat? Haha, nie widziałem. Ładny mat. Gratki. Mecz jest przegrany już niestety. Słuchajcie, nawet jak wygram wszystkie partie, niestety mecz przegrany. Trudno. Nie ma już takiej fizycznej możliwości, żeby tutaj coś ugrać. No i co? Teraz muszę wszystko do końca.
koń tutaj wchodzi. Ale tyle, tyle. No ładnie mnie tutaj pan plichta. Nie no, wtopka. Nie będę przedłużał, bo ta partia nie ma kompletnie sensu. 11, 17. No dobra, może jakiś karokan. Aj, Kamil tak gra, wszystko wymienia. Tak się gra w ogóle karokana. Nie wierzę w to, że tak się gra karokana. Że tak? Na pewno biały ma tu przyjemniejszą, lekko pozycję. No dobra, szach. Kierunki. No właśnie. Niestety goniec tutaj jest bardzo silną figurką. No muszę wrócić. Stoję w miejscu. Tak, może. A, i bierze G1. A tak jeszcze. A nie, to wieża B6. Nie zbił. Bez znaczenia. Jeszcze parę ruchów zrobię, no ale wtopa. No dobra, panie Kamilu, no bulecik jest taki, że niestety już się albo się nadrabia, albo się już pogrąża człowiek. No ma, to jest ostatnia partia chyba. Chyba, że ją przegram w minutę. To jeszcze dwie. Cały czas mi tutaj bije, no to jest zastanawiające. Bardzo bym chciał, żeby mi tak zawsze bił w partiach. Albo się bawi ze mną. Kurczę, tu. Dobra, bije. Ojej. Szachuś! Dobra, słuchajcie, macie jeszcze jedną partię. Jeszcze jedna partia, najwyżej do 20. Co zrobić? Teraz to już jest na pewno ostatnia partia. Atak czterech pionów, to już się Kamil ze mną bawi. No, takie są tu warianciki, ja rozumiem. Ja to wszystko rozumieć. Aj, tu wpuszczam. Panie Szachusiu, co pan gra? To jest pogrom. Dokładnie. Tu postawiłem jeszcze. Dziękuję, dobranoc.
No dobra, Kamilu, no koniec meczu. Dziękuję ci serdecznie. 11:20. Cóż mogę powiedzieć? No, jakby to ocenić? Pierwsza połowa meczu 5 plus 1 było bardzo dobrze, było 4-1 bodajże. Potem się zaczęło sypać. 3 plus 1 pograłem słabo. No ale, no nie wiem, dyspozycja dnia. No, uważam, że z Kamilem jako takie szanse mam teoretycznie. No, jedna minuta na 1 sekundę, no to wiecie, jak się gra. Gra się, no, ciężko. To w zasadzie trochę szczęścia trzeba, jakieś tam podejście w miarę. No także szachy na pewno uczą pokory, uczą respektu do przeciwnika i w ogóle. Także. No dzięki, Moriancello, dzięki. Powiem wam szczerze, jestem wykończony po tym meczu. Kondycja ważna, kondycja ważna. Kamil taktycznie bardzo dobrze gra. Myślę, że jakby był jeszcze w lepszej formie, to by tutaj mnie zamiatał na 1 plus 1 na pewno. No cóż, żegnam się z wami powoli. Dzięki serdeczne za uwagę i do następnych meczów. Do zobaczenia. Cześć.